Szanowni Państwo, tak więc możemy, myślę, że możemy rozpocząć konferencję. Z pewnością tak się może zdarzyć, że studenci jeszcze do nas będą przychodzić. Miejmy taką nadzieję. Za chwilę oddam mikrofon panu rektorowi magnificencji naszej uczelni, żeby oficjalnie otworzył konferencję. Że bardzo prosimy. Proszę Państwa, bez zbędnej straty czasu otwieram tę konferencję. Bardzo się cieszę, że mamy tak wspaniałych gości. Proszę Państwa, jest z nami pan profesor Tomasz Nałęcz. Bardzo witamy serdecznie pana profesora. No i jest nasz profesor, pan profesor Szewak-Weiss, który również dzisiaj wystąpi. Jest pan profesor Karol Poznański, który będzie moderował dyskusję, też zabierze głos. No i jest pan profesor Jacek Kulbaka, który to wszystko zorganizował. Proszę Państwa, ideą tego spotkania jest przedstawienie początków tego, co się działo po 18 roku, pewnego tła. A potem będziemy mówili o Marii Grzegorzewskiej, właśnie na tym tle tak zarysowanym przez panów profesorów. Maria Grzegorzewska tuż po doktoracie na Sorbonie przyjechała do Polski, zaczęła tworzyć zręby polskiej pedagogiki. Tworzyła instytut, Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Można powiedzieć, że była kobietą wykształconą, ale jednocześnie działającą praktycznie. Tworzącą instytucję, jak na owe czasy bardzo nowoczesną, którą tą instytucją kierowała przez całe dekady. To jest postać, symbol i o tym też będziemy mówić. Ale zaczynamy od wystąpień panów profesorów. Ja wszystkich Państwa serdecznie witam w murach naszej uczelni. Może jeszcze właśnie studenci przyjdą, dobrze by było, żeby też posłuchali o swojej patronce, ale na tle epoki, to jest bardzo ważne. Znamy życiorys, ale nie znamy tych faktów, które ten życiorys konstruowały. Dziękuję bardzo i życzę Państwu owocnych obrad. Dziękujemy serdecznie Panie Rektorze. Za chwilę poproszę o wystąpienie Pana Profesora Tomasza Nałęcza, który będzie mówić na temat niepodległości roku 1918 w kontekście egzaminu dojrzałości dla polityków i obywateli. Także nie przedłużając, zapraszam Panie Profesorze. Czy komputer będzie potrzebny? Nie, dziękuję. Nie. To prosimy. Czy ten mikrofon, czy ten bezprzewodowy? Ale skąd? To prosimy. Panie Rektorze, Panowie Rektorzy, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie pierwsze, już zawsze z przyjemnością wracam w mury tej szacownej uczelni. Pytany, o czym chciałbym ten kwadrans mówić, jaki tutaj wypada z wydzielnika konferencyjnego. Powiedziałem, że chciałbym popatrzeć na niepodległość roku 18 jako egzamin dojrzałości dla obywateli i dla polityków. Opatrzyłem to zdanie znakiem zapytania, bo przecież wcale to nie jest takie oczywiste. Egzamin ma to do siebie, że można go zdać, ale można go oblać. Tak sformułowałem to wystąpienie nie tylko dlatego, że mówię do pedagogów, którym pojęcie egzaminu jest przecież bardzo bliskie, ale rzeczywiście ta jesień roku 18 i czas, który po tej jesieni nastąpił, bo jak mówimy o niepodległości roku 18, to moim zdaniem błędem jest koncentrowanie się tylko na samym procesie upadku władz zaborców i okupantów, bo zaraz powiem dlaczego. Tak naprawdę największą sztuką nie było zrzucenie władzy zaborców, ale utworzenie państwa, jego umocnienie i obronienie. Czyli mówimy o procesie odzyskiwania i kształtowania niepodległości, który ja bym zamykał w latach 18-1921, czyli
pokojem brzeskim, pokojem ryskim, wyjaśniającym sytuację na wschodzie, plebiscytem na Śląsku, czyli i trzecim powstaniem śląskim i decyzją Antanty dotyczącą podziału Śląska. Ten 21 rok był już konsumowaniem tego wielkiego wysiłku, zwłaszcza roku 20. To był naprawdę bardzo ważny egzamin, ponieważ w gruncie rzeczy tak naprawdę najmniejszą sztuką był upadek władz zaborców. Ta wyjątkowa sytuacja, dzięki której mogła odrodzić się Polska, w gruncie rzeczy nie była zasługą Polaków. No, to na pewno jest takie zgrzytanie po szkle dla tych ultrapolskich patriotów, którzy uważają, że wszystko, co się dzieje w polskiej historii, to jest tylko zasługa działania polskiego. To jest bardzo naiwne myślenie. Oczywiście jesteśmy krajem średniej wielkości, narodem średniej wielkości. Sami nie jesteśmy w stanie stwarzać faktów, które mogą być światowymi przełomami. Możemy tylko albo wykorzystywać. Bardziej przypominamy sam szybowiec niż samolot turbo odrzutowy mogący latać na wielkie dystanse. Albo możemy te międzynarodowe koniunktury wykorzystywać, albo możemy je marnować. Różnie z tym w naszych dziejach bywało. W listopadzie roku 18, kiedy koniunktura dla Polski międzynarodowa była niezwykle pomyślna. Próżno daremnie by chyba szukać tak korzystnego dla Polski układu międzynarodowego, jak ten, który powstał jesienią roku 18. To trochę przypomina wydarzenia z roku 89, ale tylko trochę. Rok 80 też był wielką międzynarodową szansą, jaką się okazało przegranie przez blok sowiecki zimnej wojny, i tą szansę też trzeba było zagospodarować, ale i szansa była większa w roku 18 i ten proces zagospodarowywania tej szansy o wiele trudniejszy. Na czym polegała ta szansa? Najkrócej mówiąc, czas jest nieubłagany. Fatalny układ sił dla Polski, który się ukształtował w końcu XVII wieku, polegał na tym, że przeciwko Polsce sprzysięgło się 3 z 5 najpotężniejszych państw europejskich. Tak naprawdę już wtedy na kontynencie liczyło się 5 mocarstw. To była Anglia, to była Francja na zachodzie i w centrum kontynentu to były Prusy, Austria i na wschodzie kontynentu to była Rosja. I fatalnie dla nas, 3 z tych 5 najpotężniejszych państw europejskich, one, istota ich ekspansji polegała na uzależnianiu, z czasem podbiciu Polski, no a potem pilnowaniu tego, żeby polska zdobycz pozostała zdobyczą trwałą. I dopóki te państwa reprezentowały potęgę i moc, charakteryzującą mocarstwo, dopóty w takich warunkach wybicie się Polski na niepodległość nie było możliwe. Wiem, że znowu powiem rzecz obrazoburczą, bo my tak lubimy w szkole rozważać z uczniami, co by trzeba było zrobić, żeby jakoś czyszkowskie było zwycięskie, albo listopadowe, albo styczniowe. Proszę Państwa, można było wiele rzeczy zrobić lepiej. Zresztą z powstania na powstanie robiono różne rzeczy lepiej, no bo wyciągano naukę z klęski. Ale w gruncie rzeczy powstanie nie można było wygrać. Kraj średniej wielkości, twardą ręką trzymany, zniewalany przez zaborców, nie może sam siebie wygrać wojny z 5 najpotężniejszych państw europejskich. To było to polskie przekleństwo. A ta szansa Polski z jesieni roku 18 polegała na tym, że moc tych państw, 3, została unicestwiona. Przejściowo została całkowicie unicestwiona, niemalże. To się wydawało wręcz
niemożliwe. To się nie wydawało, to się wydawało wręcz niemożliwe, także dlatego, że ci zaworcy od 14 roku walczyli przeciwko sobie, no a wojna ma to do siebie, że jedna strona przegrywa, druga wygrywa. Pech Polski polegał na tym, że kto by tej wojny nie wygrał, to wygrywał ją polski zaborca. I to polski zaborca na przyszłej konferencji pokojowej miał decydować o losie Polski. To dobrodziejstwo losu dla Polaków polegało na tym, że wszyscy trzej zaborcy ponieśli militarną klęskę w tej wojnie i wszyscy trzej zaborcy zostali zdruzgotani wewnętrznymi rewoltami bądź rewolucjami, to już zależy, czy ktoś sympatyzuje z rewolucją, to mówi rewolucja, jak nie lubi rewolucji, to mówi rewolta. Taka to jest różnica między rewolucją i rewoltą, żadna inna. Wielkim dobrodziejstwem dla Polski było, że wojnę przegrały dwa państwa, czyli Niemcy i Austro-Węgry. Na Austro-Węgry kompletnie doznały kompletnego ciosu. Nie tylko klęska wojenna, ale dążenia narodowe narodów składających się na monarchię Habsburgów rozsadziły to państwo i ono już nigdy w takim kształcie nie wróciło na mapę Europy. Owszem, została Austria, zostały Węgry, no ale to były marne resztki po dawnym imperium. Marne resztki, jeśli chodzi o państwowość. Do tej pory, zwłaszcza Węgrzy, się nie mogą z tej klęski otrząsnąć. Przecież w wyniku pokoju w Trianon stracili 2/3 terytorium i 2/3 ludności, prawda? Więc Węgry to jest kraj najbardziej przez pierwszą wojnę światową dotknięty. I to trwa zresztą do dzisiaj, co bardzo rzutuje na świadomość narodową węgierską, na politykę węgierską, ale nie o Węgrzech mówię. Niemcy zostały zdruzgotane militarnie. One miały dosyć siły, żeby rozmawiać z pozycji siły z Polakami, no ale za gardło trzymała Antanta Niemcy i ona krępowała niemieckie ruchy w sprawie polskiej. Największy cud dokonał się z Rosją. No bo skoro przegrały Niemcy i Austro-Węgry, to wojnę powinna wygrać Rosja. Tymczasem i Rosja nie wygrała wojny. Po pierwsze, zanim Antanta zdążyła pobić, zmiażdżyć militarnie Niemcy, to Niemcy zdążyły militarnie zmiażdżyć Rosję. Ale to było zbyt mało, bo gdyby Rosja tylko poniosła klęskę wojenną, ale gdyby wytrwała jako państwo Antanty do końca wojny, to oczywiście na paryskiej konferencji pokojowej to Rosja by dyktowała warunki pokoju we wschodniej Europie. My o polityce tej Rosji, mówimy oczywiście o Rosji, która powstała w wyniku rewolucji lutowej, tej Rosji po pierwszej rewolucji rosyjskiej, my o tej polityce wiemy bardzo dużo, no, ona zakładała odbudowę państwa rosyjskiego, ale pozostającego całkowicie w rosyjskiej strefie wpływów. Oczywiście tutaj o pełnej suwerenności w takim kształcie, jak ten z roku 21, rzecz jasna nie byłoby mowy. Na czym polegał wyjątkowy uśmiech losu dla Polaków? Na rewolucji bolszewickiej, proszę Państwa. Ja wiem, że dzisiaj to jest absolutnie niemodne mówić o rewolucji bolszewickiej jako czymś dobroczynnym dla Polaków, ale proszę Państwa, tak niestety jest. Nie przez deklarację Lenina, przez deklarację bolszewików. Starsi z Państwa pamiętają tą politykę historyczną PRL-u. Bo im mniej demokracji, tym zawsze bardziej intensywna, indoktrynacyjna polityka historyczna, tak zwana polityka historyczna, czyli indoktrynacja historyczna. W szkole PRL-owskiej udowadniano uczniom, że właśnie Polska się odrodziła dzięki wspaniałomyślności bolszewików. Wielki wódz proletariatu zadeklarował prawo Polski do samostanowienia i bolszewicy wsparli dążenia niepodległościowe Polaków. Jak wsparli, to Polacy się przekonali w sierpniu 20 roku, widząc ich pod Warszawą. Oczywiście to był
To był zabieg taktyczny bolszewicki w ramach walki o władzę w Rosji. Bolszewicy rozsadzali państwo rosyjskie trzema materiałami wybuchowymi, schlebianiem zniewolonym narodom, znaczy mamieniem niewolonych narodów, że im zwrócą wolność, mamieniem chłopów, że im dadzą ziemię, no i mamieniem wszystkich, że im dadzą pokój, prawda. Żadnej z tych obietnic nie dotrzymali, prawda. Narod, Związek Sowiecki był jeszcze większym więzieniem narodów niż Rosja carska. Chłopi wiadomo, prawda, co się stało z chłopami w Związku Sowieckim. No a jak Związek Sowiecki dał pokój, no to, prawda, no to do tej pory wszystkie krokodyle na świecie płaczą za tym sowieckim pokojem swoimi wielkimi łzami, prawda? Więc to była oczywiście, to była propaganda i nie na tym polegała rola rewolucji bolszewickiej. Rewolucja bolszewicka odegrała ogromną rolę, jeśli chodzi o sprawę polską, bo ona wyeliminowała państwo rosyjskie jako partnera z europejskiej gry międzynarodowej. Zachód sobie nie wyobrażał wschodu Europy bez rosyjskiego sojusznika. Pierwsza wojna światowa uświadomiła Francuzom, jak potężne mogą być Niemcy. Francuzi na głowie stawali, żeby te Niemcy skrępować, żeby zapobiec rewanżowi, kolejnej wojnie, w której Niemcy się upomną o odbudowę swojej europejskiej potęgi. Łakniono tego sojusznika na wschodzie, a mogła nie być przede wszystkim potężna Rosja, już to była, prawda? Bez tego wsparcia rosyjskiego Francja by wojnę w 14 roku przegrała, to nie ma wątpliwości. I nie ulega wątpliwości, że gdyby była normalna Rosja, to Francuzi, ale także Anglicy postawiliby na Rosję. Kto by tam się Polakami przyjmował, prawda? Nikt, prawda? Tyle by się przejmowano Polakami, na ile Rosja by to pozwoliła. Natomiast bolszewizm i Rosja bolszewicka była jeszcze bardziej nienawistna, jeszcze większym zagrożeniem dla Zachodu niż Niemcy nawet. W związku z czym trzeba było, znaczy to była unikalna dla narodów środkowoeuropejskich koniunktura, bo nie tylko zniknął ten nawiz groźby rosyjskiej dla tych narodów, ale jeszcze Zachód na te narody postawił jako na barierę chroniącą przed bolszewizmem. I to była ta wyjątkowa koniunktura. Z tym, że proszę Państwa, można po tą koniunkturę, już zmierzam do konkluzji, albo wykorzystać, albo zmarnować. Jak z każdą szansą, która staje przed człowiekiem, przed społecznością, przed narodem. I wystarczy popatrzeć, ta dziejowa szansa nie stanęła tylko przed Polakami, stanęła też przed innymi narodami tego regionu Europy. Ktoś powie, tam nie trzeba się napinać. Czesi się nie napinali i też odbudowali swoje państwo. No, po pierwsze, jednak się napinali. My mamy taką tendencję do lekceważenia cudzego wysiłku i do wyolbrzymienia swoich wysiłków. Naturalna rzecz ludzka. Wszystkie narody się upominały o niepodległość. I znacznej części się udało własne państwo odbudować, bądź zbudować, bo niektóre z tych narodów w ogóle nigdy w swoich dziejach państwa nie posiadały. Z tym, że Polska była w najtrudniejszej sytuacji. Na przykład Czesi, czy Czesi i Słowacy, chociaż wiadomo, Czesi zdominowali Słowaków, Czesi właściwie mieli rzecz ułatwioną. Austria się rozpadła i tu z nikim się nie trzeba było bić, prawda? To już były takie kwestie negocjacji dyplomatycznych, o targowanie się, o rozwód, prawda? No, ale sprawa rozwodowa nie jest sprawą być albo nie być, prawda? To nie linia frontu. A teraz Polska była w najtrudniejszej sytuacji. W podobnej sytuacji jak Polska była Ukraina, może nawet trochę gorszej. No i widać, Ukraińcy nie wykorzystali tej szansy. Następny uśmiech losu nastąpił dopiero po kilkudziesięciu latach, na początku lat 90. Kto przegapił szansę z końca drugiej dekady, szansa wróciła dopiero na przełomie 9 i 10 dekady XX wieku. Na czym polegało to zdanie egzaminu przez obywateli i przez polityków? Przez obywateli, proszę Państwa, że oni się masowo zaangażowali w proces budowania, a potem bronienia tego państwa. Dwa podam tylko tego dowody. Jeden to frekwencję wyborczą. 26 stycznia 2019 roku były się wybory powszechne do Sejmu Ustawodawczego.
Warunki niesprzyjające jak cholera pęk, krótko, stąd to mocne słowo. Trudno sobie wyobrazić gorsze. Proszę Państwa, niczego w Polsce nie było, pogoda niesłychanie trudna, warunki komunikacji międzyludzkiej niesłychanie utrudnione. Frekwencja przeciętna wyborcza w styczniu roku 19 wynosiła 78%. No, przeciętna. Czyli praktycznie w znacznej części okręgów to było ponad 90%, proszę Państwa. To był rekord, którego nigdy już w wolnych wyborach w Polsce nie powtórzyliśmy. Część z Państwa pamięta nie mniej historyczne wybory z 4 czerwca 1989 roku. W diametralnie innych, o wiele bardziej korzystnych warunkach. No Boże drogi, chociażby pora roku, 4 czerwca, a koniec stycznia, prawda? I frekwencja wyborcza 89 to jest 62%. 16 punktów niżej, proszę Państwa. A my się dzisiaj cieszymy, jak do wyborów pójdzie bezwzględna większość, czyli niewiele ponad 50%. Uważamy to sukces, bo były wybory, gdzie było poniżej 50%. Pracujecie, studiujecie Państwo w uczelni imienia Grzegorzewskiej. Wiecie, w jakiej kondycji było to społeczeństwo, jak wygląda jego wykształcenie, świadomość spraw publicznych i proszę Państwa, taki wynik. Bo to właśnie była ta wola zaangażowania się w budowę państwa, najbardziej syntetyczny czynnik. I drugi najbardziej syntetyczny to liczebność armii. Po kilkunastu miesiącach ta armia miała już 1 000 000 żołnierzy, proszę Państwa, i była jedną z najpotężniejszych armii w Europie. Dzięki temu ta armia obroniła tę niepodległość, bo gdyby nie ten potężny wysiłek obywatelski, to niepodległość byłaby epizodem. Trwałaby od listopada roku 18 do sierpnia roku 20. Ale, proszę Państwa, nie wystarczy tylko ta potężna, narodowa, obywatelska energia. Z ludźmi jest tak, proszę Państwa, że mają, jako nauczyciele to świetnie wiemy, że człowiek ma i dobre, i złe strony swojej duszy. Można próbować coś budować na dobrych stronach ludzkiej duszy, można budować na złych stronach dobrej duszy. Przekleństwo polityki polega na tym, że znacznie łatwiej się buduje na złych stronach ludzkiej duszy, niż na dobrych. To jest oczywiście rabunkowy sposób budowania kapitału politycznego, ale on rodzi takie pokusy. Taka pokusa została przez świat polskiej polityki w tym przełomowym momencie oddalona. Nie tylko była wola powszechna obywateli budować własne państwo, ale też nastąpiło ogólnonarodowe porozumienie wśród polityków, jak to się brzydko mówi, nie lubię tego określenia, wśród elit politycznych, bo jakie to tam elity, nieraz to gorszy poziom reprezentuje niż przeciętny obywatel, prawda, no ale tak się mówi. To się wydawało, proszę Państwa, przed 18 rokiem równie niemożliwe jak to, że upadną Niemcy, Austro-Węgry i Rosja. Bo świat polskiej polityki był potwornie zantagonizowany i trudno się dziwić. My mówimy, ach, takiego sporu jak dzisiaj, to nigdy w dziejach Polski nie było. No to jak ktoś tak uważa, to niech sobie poczyta o polskich podziałach przed 18 rokiem. Bo, proszę Państwa, dzisiaj w porównaniu z ostrością tego sporu kłócimy się o pietruszkę tak naprawdę. Sami sobie stwarzamy problemy. Wtedy było się o co kłócić. Spierano się, jaką drogę wybrać, która droga doprowadzi do niepodległości. Jedni proponowali sojusz z Rosją, inni uważali to za zdradę narodową i za przaństwo narodowe. I proponując sojusz z Austro-Węgrami i Niemcami, co z kolei ci zwolennicy sojuszu z Rosją uważali za zdradę i za przaństwo narodowe. Wyklinano się nawzajem najgorszymi słowami. Wydawało się, że ten spór jest tak ostry, że nie przyjdzie pojednanie, a ono przyszło, proszę Państwa, ono przyszło. Państwo pamiętają słynne wystąpienie premiera Mazowieckiego, jak zaproponował, żeby odkreślić przeszłość grubą linią, prawda, i liczyć tylko te zasługi, które obywatele będą ponosili, oczywiście rozliczyć
przestępstwa z przeszłości, ale jeśli chodzi o zasługi, to liczyć tylko te ponoszone już w służbie wolnej Rzeczypospolitej. Premier Mazowiecki niczego nie wymyślił. On tak naprawdę powtórzył strategię ojców założycieli II Rzeczypospolitej. Oni się porozumieli, uważając, że to, co było, to było, dotyczyło zupełnej rzeczywistości. Spieraliśmy się z kim iść do niepodległości, okazało bez sensu, bo wszyscy przegrali, prawda? I oto jest ta unikalna szansa, możemy się wybić na niepodległość i najwięksi wrogowie sobie podali ręce. Symboliczne jest tutaj współdziałanie Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i naprawdę w budowie państwa bardzo zgodnie i solidarnie współdziałali. Nie zastanawiali się, jak to podłożyć jawnie, bądź pokryją mu nogę podstawić drugiemu, tylko jak nawzajem się w tym wysiłku wspierać. I ten cud pojednania był moim zdaniem właśnie tym zdanym egzaminem i świadectwem dojrzałości. I dzięki z jednej strony woli obywatelskiej, z drugiej strony dzięki mądrej polskiej polityce, zgodnie przez polskich polityków prowadzonej, tak wiele Polska w tych latach osiągnęła. Praktycznie trudno było chyba osiągnąć więcej. Premier Paderewski, wróciwszy z Paryża, z konferencji pokojowej, namawiając Sejm do ratyfikacji traktatu wersalskiego, wygłosił piękne wystąpienie, to był nie tylko genialny muzyk, ale i dobry, wspaniały mówca i powiedział właśnie o tym, że powinniśmy hosanna śpiewać i ręce do modlitwy dzięczynnej składać. No to było lato roku 19 dopiero, bo nikomu jeszcze parę lat wcześniej się nawet nie marzyło, że coś takiego będzie możliwe, jak my mamy, prawda? No on mówił tu o gwarancji bezpieczeństwa, jaką dawał odbudowywanej Polsce traktat wersalski. A przecież ten sukces, który w pewnym wymiarze można było oglądać w roku 21, był jeszcze większy. I więc naprawdę można uznać, że ten najtrudniejszy polski egzamin, jaki przyszło i Polakom, i ich liderom politycznym zdawać w wieku 20, on został zdany naprawdę na najwyższy stopień. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę Państwa, chciałem serdecznie podziękować panu profesorowi Nałęczowi. Myślę, że jest to doskonałe wprowadzenie w klimat tamtych czasów i na tym, że tak powiem, szerzej zarysowanej kresce poprosimy pana profesora Weissa, żeby nam powiedział o pewnych realiach, jak to nasza Rzeczpospolita i społeczeństwo polskie próbowało wykorzystać ten niezwykle zaskakujący i budzący nadzieję czas na odbudowę Rzeczpospolitej. Jeżeli można pana profesora. Ale ja bym mówił o Izraelu. A o Izraelu. Aha, no to wobec tego. To ja wobec tego przechodzę na drugie miejsce. Panie profesorze, to wobec tego pozwolę sobie w ramach tej dyskusji czy tego. Tej okoliczności powiedzieć, że na tym tle rysują się również i problemy szkoły polskiej, problemy pedagogiki i mówimy hasłem, przesłaniem naszej tutaj skromnej konferencji jest Maria Grzegorzewska i rodzi się to odrodzone państwo, które jest w szczególnie ciekawej sytuacji. Ciekawej sytuacji takiej, że tak na dobrą sprawę, jak mówił profesor Nałęcz, nie spodziewaliśmy się, że tak szybko osiągniemy niepodległość i staniemy przed zwykłymi, codziennymi problemami. Że już przecież jest młodzież za drzwiami i oczekuje, że w tych murach szkolnych będzie mogła korzystać zupełnie z innych warunków swojej edukacji. Oczywiście jedną z takich pierwszych tych oddechów, pierwszych tych reakcji było zwołanie wszystkich nauczycieli do Warszawy i urządzenie tak zwanego Sejmu Nauczycielskiego w 19 roku i które miało wytoczyć, że tak powiem, drogę dla dalszego rozwoju Rzeczpospolitej. Powstaje
cały szereg różnych komisji, które przygotowują na prędce, ale jednocześnie, jak się okazuje, bardzo dojrzałe plany budowania niepodległego państwa. Proszę Państwa, w tym momencie również jedna z sekcji, bodajże 9-10, poświęcona jest szkolnictwu specjalnemu, bo to szkolnictwo specjalne do tej pory rozwijające się, ale stanowiące oczywiście margines całego systemu edukacyjnego, wymaga także przebudowy, tym bardziej, że społeczeństwo budowało już wszystkie inne kierunki działania. No i oczywiście jest sprawą podstawową, jest sprawa Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie, który miał określone tradycje, ale przecież wiadomo było, że wszystko to powinno ulec zmianie. I tutaj w tym miejscu myślę, że warto wspomnieć, że mieliśmy te doskonałe czy piękne tradycje sięgające lat 1817, że później, prawda, po Falkowskim przychodzili inni dyrektorzy, później był znakomity rozwój Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, ten, który zupełnie w nowym klimacie rozwijał się w okresie reformy szkolnej Aleksandra Wielopolskiego w latach poprzedzających, czy w roku poprzedzających wybuch Powstania Styczniowego, a następnie ten instytut przeniesiony pod opiekę, bo wcześniej przechodził raz pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a drugi raz przechodził pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. I tutaj Jan Papoński zaczyna rozwijać, nadawać zupełnie nową formę, nowy oddech jak gdyby dla tego instytutu. Instytut ten nie tylko, że rozwija się wewnętrznie, ale też i próbuje promieniować na inne tego typu placówki zajmujące się edukacją niepełnosprawnych, bo podejmuje wysiłki, kształcenie nauczycieli, szczególnie dla Galicji. I tu jest piękne, są karty współpracy, znakomite osiągnięcia. Ten instytut zaczyna nabierać rumieńców, ale no na, że tak powiem, zapleczu rozwija się w sposób tak samo, można powiedzieć, bardzo dobrze zorganizowany system rusyfikacji polskiego szkolnictwa. I dochodzi do tego, że po Szkole Głównej Warszawskiej, która jako ostatnia pozostałość po reformie Wielopolskiego została zrusyfikowana, otrzymaliśmy niejako w darze w zamian za to Cesarski Imperatorski Uniwersytet Warszawski, który już przestał mieć jakiekolwiek ślady dawnych tradycji polskich. Podobnie i nastąpiła też rusyfikacja Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych. Przychodzą dyrektorzy, którzy, trzeba przyznać, że oni organizacyjnie i finansowo byli wspierani dobrze przez carat, a organizacyjnie byli też przygotowani. Ten instytut rozwijał się, ale był to czysto rosyjski instytut i taka sytuacja praktycznie przetrwała aż do wyjścia Rosjan z Królestwa Polskiego, czyli do 1914 roku. No i wtedy musiała nastąpić zmiana. Oczywiście czekaliśmy na tę zmianę. Przychodzi polskie kierownictwo i zaczyna się rozwijać obok prywatnego szkolnictwa i rządowego szkolnictwa państwowego pod auspicjami, ja mówię tutaj o Królestwie Polskim, a więc pod auspicjami państwa polskiego, rozwija się również i ten instytut, ale on już jest instytutem polskim i tutaj to szkolnictwo również rozwija się. Zaczyna się kształcić nauczycieli. Pierwszym, najważniejszym problemem jest kształcenie nauczycieli, którzy byli przygotowani do pracy z polską młodzieżą w polskiej szkole i w związku z tym musi być nowa koncepcja kształcenia nauczycieli. Organizuje się w związku z tym obok instytutu różnego rodzaju kursy
przygotowawcze, paromiesięczne czy parokilkunastotygodniowe, przygotowujące młodzież, najczęściej nauczycieli szkół początkowych czy szkół elementarnych. Myśmy używali najczęściej wtedy jeszcze wtedy używaliśmy szkoły początkowe do tej pracy w tym instytucie. No i w tym klimacie rozwijania się i potrzeby zabezpieczenia nauczycieli rodzi się myśl powołania również specjalnej placówki w Ministerstwie Wyznań Religii i Oświecenia Publicznego i referentem do organizowania tego systemu szkolnictwa jest zaproszona, znana już dobrze w kraju, pani Maria Grzegorzewska, która jest kierowniką referatu i pod jej auspicjami zaczyna działać coraz szerzej, coraz prężniej ta placówka ministerialna i efektem działalności tej placówki jest utworzenie Państwowego Instytutu Pedagogii Specjalnej, a więc już jest to instytucja państwowa, która ma kształcić przede wszystkim nauczycieli dla szkolnictwa specjalnego. Z tym, że w tym statucie oczywiście określono, że ta placówka, ten Instytut Państwowy ma nie jest szkołą, ale jest instytutem, czyli jak gdyby uczelnią o szerszych aspiracjach, a więc obok działalności tej czysto kształceniowej, mającej przygotować nauczycieli do zawodu nauczycielskiego, również będzie prowadził badania naukowe. Z tym, że z tymi badaniami naukowymi na początku nie było dobrego, jak to się mówi, korzystnych warunków do tego, żeby je prowadzić, ale Maria Grzegorzewska zaczęła tworzyć, umacniać pozycję i rolę tej nowej placówki. Ja oczywiście nie będę tego tematu dalej kontynuował, bo mamy tutaj innych prelegentów, którzy będą właśnie tę działalność Marii Grzegorzewskiej w okresie niepodległości w pełnym, szerszym zakresie będą przedstawiali, ale chciałem tylko powiedzieć, że ten instytut natychmiast stał się placówką wiodącą w ówczesnej Rzeczpospolitej i trzymał, że tak powiem, rękę na pulsie i miał ścisły kontakt z wszystkimi coraz mocniej wiążącymi się w jedną całość poszczególnymi częściami dawnej porozbiorowej, czy powiedzmy sobie zaborem austriackim, a więc Lwowem. Tutaj, jeżeli chodzi o Prusy, bardzo dobre były związki z Bydgoszczą, z Toruniem, również z Poznaniem i również myślano o takich dobrych kontaktach. Ta część Śląska, Górnego Śląska, która no, jeszcze, że tak powiem, nie była na tych ogólnych zasadach włączona do budowania państwowości polskiej, ale widać było, że ten instytut obejmuje swoim zasięgiem, swoją planami perspektywicznymi całą Rzeczpospolitą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam. Zapraszamy do wypowiedzi pana profesora Szewacha Weissa, który będzie mówił na temat, no właśnie, już pan profesor wskazał, na temat Izraela, na temat, jak mniemam, państwa, które odbudowywało się trochę w innym czasie, na temat radości budowania odrodzonego państwa. Panie profesorze, mikrofon. Może tak. Starające się spaczyły. Starające wojna na niepodległość. Tak. Więc dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie bardzo. Rektorze. Szanowni Państwo. Profesorze. Ja jednak coś, znaczy miałem w planie coś do powiedzenia na ten temat dokładnie, ale jednak będąc trzecim, chciałem zwrócić uwagę i trochę zrobić jakąś analogię jednak. Znaczy, na państwo żydowskie stworzyło się 3 razy i zawsze za granicą. To jest specyfika naszej historii i naszej niepodległości. Raz
Abraham dostaje rozkaz od Boga: idź do swego kraju. Znaczy, on żył mniej więcej w dzisiejszym Iraku, Aram Naharaim. Idź do swego kraju, znaczy do Palestyny. Nawet wtedy nie do Palestyny, bo jeszcze nie było tam Palestyńczyków. Idź tam. To jest ciekawostka, taka epizoda. Po hebrajsku idź to jest lech. A ja rozumiem, że polski naród to jest tak lech, trzech i ust, tak? Wy zaczynacie lechem i my zaczynamy lechem. Ale to jest całkiem przypadkowo. Lech lecha, idź sobie. Teraz drugi raz. Żydzi, Jakub na czele jego synów, plemieni, uciekają do Egiptu. I po wielu latach wracają, tworzą jeszcze raz państwo żydowskie. Na tych obiecanych ziemiach, na których już był Abraham. Ten powód trwał 40 lat. Teraz jest powód, żeby się odzwyczaić z niewolnictwa i przygotować się duchowo, tożsamościowo, narodowo, kulturalnie do niepodległości wewnętrznej. Zwracając się, tak jak profesor Nawet, jak profesor Poznański podkreślili, samodzielność jest też moc wewnętrzna. Ta energia. Bez takiej energii bardzo trudno zmobilizować naród. Na pewno jest bardzo trudno zmobilizować taką frekwencję 90%. A u nas pierwsze wybory w Izraelu, pierwsze wybory, to było jeszcze podczas wojny tak zwanej na niepodległość, marca 1939 roku, pierwsze wybory, była frekwencja 91%. Podobna sprawa, a potem to się zniża. Więc aż tak, że nawet Mojżesz nie wchodzi do kraju. On jeszcze należy do tego pokolenia z Egiptu, z diaspory. I on umiera na górze Nebo, patrząc się na ten kraj z góry. Trzeci raz zaczyna się tworzyć końcem XIX wieku. Tworzy się ruch sionistyczny za granicą w Europie. Tworzy go Theodor Herzl, dziennikarz, pisarz, filetonista, asymilowany totalnie z punktu widzenia religijnego na pewno. I po sądzie Dreyfusa w Paryżu, on był tam posłem swojej gazety z Wiednia, on się przekonał, że nie ma miejsca dla Żydów w Europie, że trzeba coś zrobić. Ale to się zaczęło w Polsce. Na konferencji w 1881 roku w Katowicach. Konferencja katowicka, na której się spotykają Żydzi prawie z całej Europy, na czele doktora Pinskiera, Leona Pinskiera, pochodzący z Kijowa, to mówiono na tej konferencji w kilku językach, to jest bardzo po żydowsko, taka wielojęzykowość, i po jidysz, i po hebrajsku, i po polsku, i po rosyjsku, i po niemiecku, i po francusku. To było stworzenie ruchu Chowewej Cion. Chowewej Cion to znaczy ludzie, że lubią Ciona. To jest prawdziwy początek. Więc gdzie? Na ziemiach polskich. Ale wracając do konkretnych danów tworzących trzecią niepodległość żydowską, tą, która za proces formalnie zaczął się 14 maja 1948 roku, znaczy temu 70 lat i 3 dni, święto niepodległości. Wtedy się zaczyna wojna też na niepodległość. Teraz tutaj jest takie słowo radość budowania odrodzonego państwa. Była radość, powiem coś osobistego. Ja dojechałem do mego kraju, będąc dzieckiem, mając 12 lat. Myśmy uciekli z Polski po pogromie w Kielcach.
Jakby nie ten, uciekło wtedy 100 tysięcy Żydów mniej więcej, przez rok. Jakby nie ten pogrom, ja nie wiem, prawdopodobnie byśmy zostali, byliśmy wtedy w Obrzychu, ja pochodzę właśnie z tej Galicji, Borysow, ale 45 rok, po wojnie, wyjechaliśmy razem z naszymi sąsiadami, Polakami, razem z naszymi sprawiedliwymi członkami świata, którzy nas uratowali, to w Obrzych. No ale po tym pogromie jednak zaczął się strach i myśmy, ta nasza droga trwała nie 40 lat, ale mniej więcej 8 lat. Znaczy ja dotarłem do Palestyny w grudniu 1947 roku. Mój brat wyjechał wcześniej na statku nielegalnym, mój starszy brat, no i armia brytyjska złapała ich i wysłała ich na Cypr, także on dojechał właśnie 20 maja. Od razu do armii. Od razu do armii. Wtedy powiem coś co do milion żołnierzy. Ja nie wiedziałem, jak to jest podobne nasze sytuacje. Właśnie dlatego podkreślam to podobieństwo. Teraz moja siostra czekała na moich rodziców w Włochach. Dojechali w 52 roku. Także nasz eksodus rodziny skończył się w 52 roku. Teraz ja pamiętam, 14 maja, godzina trzecia po obiedzie, siedzimy sobie w tym internacie rolniczym, ja skończyłem internat rolniczym, w którym używano pedagogii, systemy pedagogiczne Korczaka. Może też Marii Grzegorzewskiej, mówiąc o Korczaku. Na podstawie dialogu, na podstawie praw dziecka, na podstawie tolerancji, sumienia, otwartości, takiej wartości. Także jest to jakoś związane z tą sprawą. Ja pamiętam, tam większość nauczycielów i w ogóle byli Żydzi z Polski. To też jest niepodległość. Wtedy było mniej więcej 600 tysięcy Żydów w Palestynie. Podczas powstania państwa, prawdopodobnie 700 tysięcy, ale 100 tysięcy dotarło nieoficjalnie, z fałszywymi certyfikaty, tak jak ja na przykład. Były różne systemy, a między nimi więcej niż 300 tysięcy Żydów z Polski. Twórca państwa Dawid Ben-Gurion z Polska. Pierwszy tymczasowy rząd, 12 ministrów, szóstka z Polski. Potem rada tymczasowa, państwowa, która podpisała na deklarację niepodległość, 38 osób, 21 z Polski. Na czele sił podziemnych Hagana, to była największa siła podziemna, potem była prawica Irgun Zwei, wojskowa organizacja, potem Lechi, walczący Izraela, mała, ale bardzo radykalna z punktu widzenia teraźniejszego, oni byli najzdolniejszymi terrorystami wtedy, tak? Terroryzm zależy, kto walczy przeciwko komu. Tak jak pan profesor nawet podkreślił, powiedział, jest rewolucja, jest rewolta. Można się bawić tymi słowami. Więc na czele Hagany stał dr Sne Kleinbaum, lider ruchu sionistycznego w Polsce, który już był na liście na Katyn, bo był lekarzem i kapitanem w armii polskiej. Jakoś uciekł, ponieważ był liderem takim w Polsce, stał się liderem podziemnych sił Hagany. Na czele Irgunu wojskowego stał Menachem Begin, Mieczysław Biegun, Isne i Begin, absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, jeden medycyna, drugi prawo. Ja będąc ambasadorem nadałem taką tablicę na imię Begina, ponieważ on później był premierem Izraela i zdobył nagrodę Nobla pokojową, ponieważ on podpisał umowę pokoju z Egiptem. Ważna postać, Menachem Begin. On ucieka w 14 roku do Rosji, dołącza się do armii Andersa i jakoś przez Iran do Palestyny i w 1943 roku już na czele
Irgun. A na czele Lechi, twórca Lechi, był Abraham Stern, Suwałek, poeta, poezja w języku włoskim, hebrajskim i polskim. Poecki ruch teoretyczny, walczący przeciwko Anglii. Także te spotkania mogli być w ogóle w polskim języku. I tu się organizuje armia taka, 600-700 tysięcy mieszkańców. 16 maja armia liczy 38 tysięcy żołnierzy. Wojna na niepodległość trwa aż do marca 1949 roku. W marcu 1949 roku już mamy 1 000 000. Z tych może 400 tysięcy polskich Żydów, że przyjechali już od 20 lat. I armia liczy 150 tysięcy, ale o wiele więcej. Bo każdy, który nie służy w armii w mundurze, jest albo w kibucu, albo w jakiejś wiosce, czy w internacie, ma broń i broni w nocy i pilnują w nocy. Od 16 lat już używamy to. I mężczyźni, i kobiety. Znaczy, niestety czasami trzeba zdobyć niepodległość siłą. To ja powiem dwa słowa. Ja pamiętam, właśnie wracając do tej godziny czwartej po obiedzie, do dzisiaj słyszę głos Ben-Guriona, czytający tej deklaracji. Ja byłem wtedy 6 miesięcy w kraju. Mój nauczyciel, w ogóle absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Michał Kasztan, nauczyciel Starego Testamentu i Biblii, a dzisiaj mamy wielkie święto w Izraelu, nadanie Biblii, Szawuot, Matan Torah, dzisiaj wieczorem się zaczyna u nas. Wszystko tak się zderza przypadkowo czy nieprzypadkowo. I Michał zapisał sobie szybko tą deklarację na niepodległość. Myśmy siedzieli koło niego, on miał wtedy aparat, radio. Nie było tyle aparatów wtedy. I potem powiedział Szewachu, wieczorem robimy jeszcze raz uroczystość, godzina 6:00. Była taka wieża tam. Powiedział, ty pójdziesz na wieżę, będziesz czytał tą deklarację. Ja z takim polskim akcentem, już znałem polskiego języka jednak, bo w drodze do Palestyny, przygotowując się do niepodległości, nauczyliśmy się tego starego, odnowionego języka i tak dalej. A ja, to dla mnie było strach, 24 metry, fuła, wyjść, ale jak zejść? Także ja się liczyłem. Ale chcę jeszcze dodać 2-3 słowa. Radość. To była smutna radość. Pierwsza sprawa. 6 krajów arabskich napadli na nas. Polska była okrążona mocarstwami. Ale my taki malutki państewko do dzisiaj. Nie można napisać nawet na mapie taką nazwę państwo Izrael. To się zaczyna w Hajfie i kończy się w Sycylii. Nie ma miejsca po prostu. W ogóle według planu ONZ-u to by miały powstać 2 państwa na zachodniej stronie Jordanu. 29,5 tysięcy kilometrów kwadratowych, tak jak małe województwo, 2 państwa. Jerozolima miała być w ogóle patronatem ONZ-u. Napadło na 6 państw. Egipt, Arabia Saudyjska, Jordan, Irak, Syria, Lepa. Nie mocarstwo. Ale według wszystkich dokumentów myśmy mieli więcej zmobilizowanych ludzi, 150 czynnych w armii, a jeszcze każdy dorosły człowiek, może jeszcze 200 tysięcy z bronią w miastach i w miasteczkach, niż wszystkich armii arabskich. To była totalna mobilizacja, bo to była pierwsza nadzieja po Holokauście, pierwsza, że może jednak będziemy mieli swoje. No o tym rozmawiam tutaj z studentami na Akademii Pedagogii Specjalnej, jak zbudować naród, jak odnowić tożsamość narodową, jakie edukacyjne, pedagogiczne warunki trzeba stworzyć, żeby na uczelniach
łączyć te grupy etniczne, te różne kultury, Żydzi z Afryki, Żydzi z Australii, Żydzi z Polski, Żydzi z Rosji, każdy z całkiem inną kulturą, inne zwyczaje. Nawet ta modlitwa jest ta sama, bo bez tej modlitwy, bez religii byśmy nie istnieli. Religia była naszą kontynuacją, bo to jest jedyny naród na świecie, że narodowość i religia jest nie do rozdzielenia w ogóle, niemożliwe. Nieoficjalnie, niesądowo, niekonstytucjalnie i niereligijnie. I może niekulturowo. Ale inne akcenty, wszystko wyglądało inaczej. Więc z tego punktu widzenia jeszcze to wyzwanie tworzenia narodu, odnowienie ma dalszy ciąg i tworzenia państwa. Dalszy ciąg wojna, niestety. Takie zderzenia okropne. Znaczy, dla nas to była radość. Dla Arabów i Palestyńczyków to była tragedia. Niestety. Jakby wtedy mieli takich liderów umiarkowanych jak Ben Gurion, z takim realizmem żydowsko-polskim, że się zgodził na ten kompromis, na takie małe państewko, 14,5 tysięcy kilometrów kwadratowych, bez Jerozolimy. Czując, że to jest okazja historyczna, że trzeba ją używać. Może to by było wyglądało inaczej. Może po wojnie sześciodniowej, że tam była przesadzające zwycięstwo, za dużo. Przez 6 dni zwyciężyć 6 krajów arabskich, to naprawdę nieładnie. Ale tak się stało. Od tego czasu my coraz oddajemy kawałek terytorium. Zajmujemy się tym oddaniem, tym procesem. Ja miałem zaszczyt być na takich spotkaniach pokojowych, będąc szefem, przewodniczącym naszego parlamentu, Knesetu, kiedy Yitzhak Rabin, świętej pamięci, że był ofiarą, został zamordowany przez faszysta żydowskiego, ofiarą pokojową. Bo i to ten pokój podpisany wtedy z Fatahem, z Yasserem Arafatem, był na podstawie historycznego kompromisu odważnych polityków. I bez kompromisu to nie pójdzie. I ja miałem zaszczyt być na tych spotkaniach. 6 razy spotkałem się z Yasserem Arafatem, razem z Yitzhakiem Rabinem. Pamiętam te spotkania. Nadziejne spotkania. Ludzkie. Z wrogiem. Jeszcze jakim wrogiem? Więc powiem tak. Sytuacja z mego punktu widzenia, ja nie mówię tutaj w imieniu rządu izraelskiego, tylko osobiście, ja już nie jestem ambasadorem, a będąc ambasadorem też wypowiedziałem się nieraz tak na moje koszto. Czułem się dość wolny, bo tak naprawdę co miałem do stracenia? Ja już byłem po karierze politycznej. Mogłem sobie pozwolić wtedy też tu i tam krytykować mego rządu. Powiem tak, 4. kadencja, prawicowy rząd w Izraelu. Albo jakbym ja był w ich, na ich pozycji, na pozycji mego premiera, że ja nie wybrałem go. Ja głosowałem za moją partię, jestem zawodowym, starym, dogmatycznym socjaldemokratem, Labour. Tak, jestem z tego dumny. Demokracja. Socjaldemokracji. Nie ma w Polsce takiej podobnej partii. Trochę, część SLD, nie cała. To jest taki label z sionistycznymi celami. Więc powiem tak. W tej sytuacji teraźniejszej tragedia jest taka, że nie ma z kim podpisać umowy. Syria wiadomo, nie wiadomo co tam będzie. Iran siedzi w Syrii. Izrael nie może sobie egzystencjonalnie pozwolić, żeby Iran zbudował w Syrii razem z Hezbollah mocny front przeciwko Izraelu. Bo cel Hezbollah Iranu jest likwidacja Izraela. Izrael nie może przegrać. Nie ma się dokąd wycofać. To jest może jedyne państwo, że jak przegra wojnę i będzie pod okupacją, to go zamordują. Spróbują go zamordować. To będzie okropne. To jest niemożliwe. Teraz Izrael nie może wygrać. Izrael nie może okupować te państwa. Izrael może walczyć,
raz prewencyjna wojna, raz inna wojna, nie zawsze potrzebna z mojego punktu widzenia, ale bardzo ograniczony. Więc z Egiptem pokojowo. Walczymy razem na Półwyspie Synaj przeciwko tak nazwanego państwa islamskiego. Armia izraelska i egipska. O tym się nie mówi, ale jest wspólna walka. Hamas jest okrążony niby w strefie Gazi, ale on nie jest okrążony. On ma tam totalną samodzielność. I codziennie 700, 800, 1000 tirów z Izraela wjeżdżają do strefy Gazy na podstawie biznesu nawet i państwowa pomoc, medycyna i tak dalej, oprócz cementu, bo z tych cementów oni budują takie kanały przeciwko Izraelu. Oprócz cementu wszystko. Ale oni chcą totalną niepodległość. Hamas jeszcze nie zgadza się z istnieniem Izraela. Więc ostatnio maszerują na Izrael. To jest totalna tragedia. Izrael nie może pozwolić, żeby setki tysięcy maszerowali do naszego kraju. To jest związane z ofiarami. A ofiara jest ofiarą. I ci mają też rodziców. Mają ojców i matek i dzieci i kuzynów. Także niestety stworzenie Izraelu na podstawie pokojowym proces ten się nie skończy. Niestety. I to jest bardzo smutne. Dlatego powiem tak, jest radość, ale nasi sąsiedzi, Palestyńczycy, im jest smutno. Jeszcze jedno zdanie. Podczas wojny lebańskiej 2006 roku, trzecia wojna lebańska, ja byłem w Izraelu i cały czas rakiety z północy, z Lebanu, Hezbollah strzelają na Hajfę, na Tel Awiw, cały czas pod rakietami. Ja siedzę w moim domu z moim synem. My mamy taki murowy dom zbudowany, temu 100 lat, takie mury, to było schronienie, niby. I cały czas telefoniczny wywiady z Polską, dzwoniła do mnie wtedy pani redaktor Monika Olejnik, znana w Polsce, pyta się, co się dzieje, i rakiety, i alarmy, tak na żywo. To ja jej powiedziałem, co się dzieje. To ona tak nadaje mi pytanie, panie profesorze, może wy się nie nadajecie na ten Bliski Wschód? A ja spontanicznie odpowiedziałem coś nieprzyjemnego. Powiedziałem, ale u was już byliśmy. U was to nie w Polsce, ja mówię w Europie. Więc ta niepodległość jest nam bardzo potrzebna. Proces nieskończony i na razie nierodosny. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Proszę państwa, bardzo dziękuję. Wprawdzie mieliśmy tutaj pozornie inny jak gdyby problem, który nam przedstawił pan profesor Weiss, ale jakżeż bliskie problemy współczesności i przeszłości obydwu naszych państw, naszych narodów, w tym się przewijają. Chcę powiedzieć, że nawiązując do tego pierwszego słowa o radości tworzenia nowego państwa, no to trzeba powiedzieć, że i u nas była ta sytuacja w 18-19 roku, też była ta podstawa do radości, bo przecież można, mówię, przechodząc do gruntu pedagogicznego, to przecież mieliśmy całą grupę znakomitych polskich pedagogów, psychologów, którzy no, byli przygotowani już doskonale do tego, ażeby tworzyć podwaliny pod nową polską pedagogikę i psychologię. Wymienię tylko nazwiska, czy to Szumana, czy Baleja, czy Nawroczyńskiego, Zygmunta Mysłakowskiego, Floriana Znanieckiego, Radwana, no i tutaj możemy mówić o Radlińskim, o Spasowskim właśnie i o Korczaku i o Jotejko, a więc ta gama ludzi, spis ludzi, którzy byli gotowi i w pełni dojrzali do tego, żeby budować polską myśl pedagogiczną, polską psychologię, była
nie tylko marzeniem, ale miała swoje racjonalne już podłoże stworzone. I chcielibyśmy, żeby tę problematykę przybliżył nam pan profesor Mieczysław Dudek, który będzie mówił właśnie o nieprzemijających wartościach poglądów pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość zaprezentowania kilku refleksji na temat wartości poglądów pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej. Wartości, które nie przemijają. O wiele łatwiej jest mi rozpocząć, ponieważ przygotowałem w swoim wystąpieniu ten kontekst historyczny. Teraz jest on bardzo jasny. Musimy być świadomi tego, że w tym czasie, kiedy kształciła się Maria Grzegorzewska, nie było takiej możliwości jak dzisiaj, że większość studentek pedagogiki specjalnej to są osoby płci pięknej, to kobiety. Kiedyś w tym czasie dostęp do nauki, do studiów wyższych był niesamowicie ograniczony lub wręcz niemożliwy. Ale tak ad rem. Ludzie w każdym czasie i w każdym środowisku potrzebowali i nadal potrzebują wzorów, mistrzów i nauczycieli. Zwykle autorytetem stają się przedstawiciele jakiejś określonej religii, bądź to idei, albo też społecznicy poświęcający swoje życie służbie drugiemu człowiekowi. Można powiedzieć, że każda epoka i każda społeczność miała i ma swoje autorytety. Jedne przemijają, inne na długo po ich odejściu nadal stanowiły i stanowią inspirację i wzór dla kolejnych pokoleń. Tutaj pan profesor Szewak-Weiss mówił o autorytetach, osoba, które tworzyły nowoczesne państwo, podstawy państwowości i społeczności izraelskiej. Nawiązując do tego, że duża część tych ludzi pochodziła przecież z Polski. Tutaj zdobywali swoją wiedzę, ale też i tworzyli kulturę, mieli wpływ na kulturę polską. Jeżeli chodzi o przedmiot mojego wystąpienia, to chciałbym powiedzieć, że takim niekwestionowanym powszechnie autorytetem w polskiej pedagogice szeroko pojętej jest Maria Grzegorzewska. Maria Grzegorzewska w licznych encyklopediach i opracowaniach biograficznych zgodnie określana jest jako Wielka Polka, twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej, założycielka najstarszej dziś w Polsce uczelni pedagogicznej, przygotowującej nauczycieli i wychowawców do pracy z osobami w różnych zakresach niepełnosprawności i niedostosowanych społecznie. Myśli i ustalenia teoretyczne Marii Grzegorzewskiej są aktualne po dzień dzisiejszy, choć minęło przeszło 50 lat od jej śmierci, a nauki pedagogiczne i psychologia, które były domeną jej pracy, w tym czasie przeszły istotną ewolucję. Tak jak mówił pan profesor Poznański, Maria Grzegorzewska po skończeniu studiów i uzyskaniu doktoratu na Sorbonie. Co ciekawe, ten doktorat dotyczył przeżyć estetycznych młodzieży, czyli jakżeż odległych od tej przedmiotu późniejszych swoich działań. Maria Grzegorzewska podjęła pracę w jednej z paryskich szkół. W tym samym czasie miało miejsce szczególne zdarzenie, które można powiedzieć, że stanowiło przełom w jej życiu. Podczas wycieczki do znanego szpitala psychiatrycznego w Bicêtre miała możliwość obserwowania oddziału dla osób głęboko upośledzonych umysłowo, którymi wtedy zajmowała się psychiatria. Zauważyła, że nie czyniono dla tych podopiecznych nic poza zwykłą pielęgnacją. Widok zaniedbanych osób z tak głębokimi upośledzeniami podziałał niesamowicie silnie na młodą wówczas Marię Grzegorzewską. Postanowiła wtedy, że wyrównywanie szans do życia w społeczeństwie osób upośledzonych i niedostosowanych będzie jej
nakazem życia. Od zdarzenia w szpitalu Bicêtre całą swoją aktywność poświęciła problematyce upośledzonych. Poznawała tą problematykę, studiowała, tworzyła metody pracy z nimi. Zbierała doświadczenia, uczyła się, myślała o organizacji tego typu szkolnictwa w odrodzonej Polsce. Już w roku 1918 opublikowała swój pierwszy artykuł z zakresu pedagogiki specjalnej. W roku 1919 razem z swoją przyjaciółką i mentorką Józefą Jotejką wróciły do Polski. Po powrocie do niepodległej Polski podejmuje działalność na wielu obszarach dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych. I tak, od 1 listopada 1919 roku Grzegorzewska została zatrudniona w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Narodowego w charakterze starszego referenta, gdzie zajmowała się szkolnictwem specjalnym. Na tym stanowisku pracowała do roku 1928, prowadząc jednocześnie Państwowe Seminarium Pedagogiki Specjalnej, które w roku 1922 połączyło się z Państwowym Instytutem Fonetycznym, tworząc Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Maria Grzegorzewska została dyrektorem tej pierwszej w Polsce samodzielnej placówki kształcenia pedagogów specjalnych. W roku 1924 zakłada czasopismo Szkoła Specjalna. We wrześniu 1930 wraz z Władysławem Radwanem organizuje kolejną placówkę kształcenia nauczycieli. Jest to nowatorski dwuletni Państwowy Instytut Nauczycielski w Warszawie. Dziękuję. W tym czasie Maria Grzegorzewska jako dyrektorka PIPS i profesor Uniwersytetu Warszawskiego do końca życia, czyli do 1967 roku, przez ponad 45 lat była w Polsce absolutnie niekwestionowanym liderem pedagogiki specjalnej i twórczynią oryginalnej teorii i praktyki w zakresie kształcenia nauczycieli, specjalistów i wychowawców dla różnego rodzaju szkół, placówek i zakładów, które przeznaczone były dla 6 wyodrębnionych wówczas grup dzieci niepełnosprawnych. Były to dzieci głuche, niewidome, upośledzone umysłowo, upośledzone moralnie i przewlekle chore i kalekie. Maria Grzegorzewska traktowała pedagogikę jako naukę integralnie związaną z praktyką wychowawczą, podobnie jak medycyna jako nauka jest związana z praktyką lekarską. Zdaniem Grzegorzewskiej pedagogika powinna służyć realnej rzeczywistości wychowawczej. Każdy pedagog powinien obok wiedzy fachowej posiadać również odpowiednie kwalifikacje moralne, pozwalające mu zajmować właściwe stanowisko w pracy wychowawczej. Ten głęboko humanitarny punkt widzenia przesyca w sumie cały system pedagogiczny Marii Grzegorzewskiej. Z jednej strony w procesie wychowania dostrzega wielką rolę nauczyciela, z drugiej zaś z całą ostrością podkreśla znaczenie aktywności wychowanka. Zwracała uwagę na rolę czynników środowiskowych, takich jak rodziny, grupy rówieśniczej, zbiorowości lokalnej, instytucje wychowania pozaszkolnego. Poza pracą dydaktyczną Maria Grzegorzewska prowadziła intensywną działalność naukową i publicystyczną. Opracowywała oryginalną metodę nauczania, która nosi nazwę metodą środków pracy, obecnie powszechnie stosowaną w szkolnictwie specjalnym. Maria Grzegorzewska była wybitnym pedagogiem i twórcą systemu kształcenia pedagogów specjalnych. W swoich rozważaniach dotyczących deontologii pedagoga specjalnego ściśle nawiązuje do poglądów polskich specjalistów, takich jak Jan Władysław Dawid oraz Stefan Szuman, tworząc przy tym własną koncepcję wzoru etycznego nauczyciela-wychowawcy. Formułuje nieznane wcześniej pojęcie nauczyciel-wychowawca, ponieważ uważa, że obowiązkiem nauczyciela jest łączenie funkcji dydaktycznych z oddziaływaniem wychowawczym. Grzegorzewska w sposób
niezwykle przemyślany, stosowała termin nauczyciel-wychowawca, chcąc podkreślić, że prawdziwie głęboki sens pracy pedagogicznej jest możliwy tylko wówczas, gdy nastąpi wzajemne powiązanie właśnie tego nauczania z wychowaniem. Szczególne znaczenie przywiązywała do znajomości praktyki nauczycielskiej. Chętnie dzieliła się z adeptami tego zawodu, ze studentami, z nauczycielami. Przede wszystkim warto przypomnieć, że studentami, słuchaczami PIPS-u byli już wykształceni nauczyciele i posiadający określoną praktykę nawet. Chętnie dzieliła się z przyszłymi nauczycielami osobistymi obserwacjami, projektami badawczymi realizowanymi podczas praktyk wyjazdowych z uczelni i wizytacji w szkołach na terenie całej Polski. Rola szczególnych wartości moralnych, którymi powinien odznaczać się pedagog specjalny, przedstawiana została w artykułach Grzegorzewskiej w czasopiśmie Szkoła Specjalna oraz w książce pod tytułem Listy do młodego nauczyciela. W listach do młodego nauczyciela z 1947 roku Grzegorzewska niemal w całości koncentruje się na zagadnieniach deontologicznych. Podkreśla tam znaczenie osobowości nauczyciela jako wyznacznika skutecznego oddziaływania w procesie kształcenia i wychowania. Uważa, że musi istnieć harmonia między przyjmowanym systemem wartości a praktyką życia codziennego. Powołuje się tutaj na tekst Tomasik. Jej zdaniem nauczyciel powinien kształtować własną hierarchię wartości, która będzie kierować jego dalszą działalnością. Dopiero na drugim miejscu stawia zarządzanie i akty prawne, metody pracy, pomocy naukowe itp. Grzegorzewska twierdzi, że pedagog specjalny powinien być zdolny do przyjaźni i miłości oraz posiadać takie cechy jak dobroć, odpowiedzialność, życzliwość, twórczy dynamizm, gotowość do doskonalenia warsztatu pracy oraz realizowanie swojego zawodu w poczuciu służby społecznej. W tym ukształtowaniu samego siebie najważniejsze dla nauczyciela wychowawcy jest wartość moralna, która zdaniem Grzegorzewskiej znacznie przewyższa wartość wykształcenia formalnego. W kontekście współczesnych zmian w dzisiejszej rzeczywistości oświatowej pojawia się pytanie, czy nadal aktualne są te idee pedagogiczne Marii Grzegorzewskiej na temat właśnie zawodu nauczyciela wychowawcy. Już tak będę po trochu finalizował. Zdaję sobie sprawę, że temat jest niesłychanie piękny, taki absorbujący i zachęcający człowieka do poszukiwań, do refleksji, do studiów w tym zakresie. Ale jednocześnie dużo już jest dostępnych opracowań i szanując gospodarzy, cały program, pozwolę sobie tylko w kilku zdaniach już dosłownie streścić swoje wystąpienie. Była pierwszą osobą w Polsce, która profesjonalnie zajęła się problematyką kształcenia dzieci niepełnosprawnych i przygotowywania nauczycieli do pracy. Otworzyła pierwszą szkołę kształcącą. Była założycielką czasopisma Szkoła Specjalna. Co jeszcze? Dewizą jej życia, ale też i takiej działalności dydaktyczno-wychowawczo-publikatorskiej było stwierdzenie: nie ma kalejki, jest człowiek. W ten sposób, w sposób uporczywy, bezkompromisowy walczyła o pełne prawo do nauki, do pracy, a przede wszystkim do szacunku dla osób upośledzonych. Przekonywała, że kalectwo nie pomniejsza wartości i godności człowieka. Od śmierci Marii Grzegorzewskiej upłynęło 51 lat. W tym czasie na pewno dokonały się znaczące zmiany w oświacie, w systemach, w ideologiach, ale w szczególności w pedagogice specjalnej. Niejedna jej koncepcja została udoskonalona, z pewnością niejedna myśl została skorygowana. Nienaruszone pozostały jednak jej podstawowe poglądy
i z pewnością będą one wytyczały dalszą drogę rozwoju tej dyscypliny. Dzisiaj możemy powiedzieć, że dziedzictwo jej myśli przechodzi i będzie przechodziła na dalsze pokolenie. Jej osoba, osoba Marii Grzegorzewskiej, kojarzy się wielu przedstawicielom różnych nurtów z ideałem, jak gdyby z takim mottem, ja bym powiedział, czy osobą taką najważniejszą w nurtach. Mnie się najbardziej kojarzy nie tylko z humanizmem, ale z personalizmem, ponieważ dla niej ogromną wartością była przyjaźń. Przyjaźń z drugim człowiekiem. Odpowiednio ją realizowała, odpowiednio ją prezentowała i jak gdyby dawała się zaprzyjaźnić w sposób właściwy współpracownikom, studentom i dzieciom. Była, jest i chyba będzie takim człowiekiem, którego warto spotkać w swoim życiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja proszę bardzo panią doktor Annę Herniewiecką, żeby uprzejmie przedstawiła nam. Tutaj zmieniamy nieco porządek, mianowicie, żeby przedstawiła swój wykład na temat Marii Grzegorzewskiej i wkładu Marii Grzegorzewskiej do psychologii. Proszę uprzejmie. Swoje refleksje na temat roli Grzegorzewskiej i jej wkładu w rozwój psychologii XX wieku chciałabym rozpocząć od przytoczenia takiego fragmentu wypowiedzi jednej z pierwszych studentek PIPS-u, która odnalazłam taki album z kilkoma fotografiami i ona tam własnoręcznie taką adnotację zrobiła. 1923-24 rok. Odległe to czasy. Pamiętam mój wyjazd z Sosnowca do Warszawy. Koleżanki żegnały mnie z podziwem. Było to dla nich równoznaczne ze wstąpieniem do klasztoru. Jedzie uczyć Włochych. Przygodni podróżni w pociągu patrzyli na mnie z szacunkiem. Takie to były czasy. Nauczyciel w szkole specjalnej urastał w oczach społeczeństwa do roli bohatera. Na stronach tego pamiętnika, tego albumu wspomina dwóch swoich pedagogów, dwóch nauczycieli z PIPS-u. Mówi o Korczaku, że kochaliśmy Korczaka bardzo i na jego wykłady czekaliśmy z wielką radością. I mówi też o Marii Grzegorzewskiej, że jej wykłady były mówione sercem. Wspomina jeden z takich wykładów, kiedy Grzegorzewska mówiła o dobroci i zakończyła takimi słowami: nie wiedza, nie bogactwo, nie zaszczyty liczą się w życiu, ale zwykła dobroć ludzka, że to jest największa wartość. I później zapadła cisza, tylko wstydliwie słychać było szloch. Wspomina o tym, że ten wykład jej bardzo pomagał w pracy, w dalszej pracy. Przeczytałam ten test swoim studentom, którzy studiują pedagogię specjalną i okazało się, że są bardzo zainteresowani życiem i działalnością Grzegorzewskiej. I wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, no, chciałabym szczególnie dedykować te rozważania dla tych, którzy szukają swojego powołania, którzy zmagają się z wyborem drogi życiowej, którzy szukają tych wzorów osobowych. I takim wzorem może być Maria Grzegorzewska. Ona w pełni zasługuje na przypominanie, na przypomnienie, a to zwłaszcza w takim roku jubileuszowym, kiedy zbiegają się różne ważne rocznice. No, przede wszystkim przypada setna rocznica narodzenia się państwa polskiego na nowo, prawda? Po wielu latach niewoli, rusyfikacji, germanizacji, po tych wielkich powstaniach. To państwo się rodziło, tak jak tutaj słyszeliśmy, nie poprzez taką walkę pełną poświęcenia prowadzoną tylko na polach bitew, ale też poprzez takie codzienne zmagania ludzi o zachowanie no, jakiejś duchowej, materialnej substancji. I wielką rolę w tej walce odegrali też nauczyciele, którym przypadła szczególna rola w budzeniu miłości ojczyzny, ducha patriotyzmu i tak dalej. I dlatego tych ludzi trzeba zachować w pamięci, ponieważ zgodnie z taką maksymą marszałka Piłsudskiego, który mówił, że kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Jednym z takich nauczycieli godnym zapamiętania była Maria Grzegorzewska. Tutaj profesor Dudek mówił o tym, że przeszła do historii, zapisała się w historii jako wybitny pedagog, twórca polskiej szkoły pedagogii specjalnej, inicjator, założyciel, długoletni dyrektor tej naszej uczelni, jaką jest obecna APS. Chcę powiedzieć, że to, co dotychczas napisano o zasługach Marii Grzegorzewskiej dla pedagogiki specjalnej, nie wyczerpuje wszystkich aspektów jej zainteresowań i działalności i osiągnięć. Wydaje się, że do tych najważniejszych należały te, które wynikały z pracy i twórczości w zakresie psychologii. Takie wyniki, które zdobyła na drodze samodzielnych poszukiwań w tej dziedzinie, to był taki fundament, który wykorzystywała pedagogika. Był wykorzystywany w tych działalnościach w obszarze pedagogiki i później na rzecz również niepełnosprawnych. I myślę, że temu zawdzięcza swoją międzynarodową wysoką pozycję. Wyrazem takiego uznania dla Grzegorzewskiej było zakwalifikowanie jej przez współczesnych badaczy historii do grona najwybitniejszych kobiet psychologii XXI wieku. O tym możecie Państwo poczytać w takim rozdziale napisanym przeze mnie w książce Sibyl Volkmann i Helmuta Luka. To byli niemieccy badacze, którzy już wcześniej wydali taką wersję o wybitnych postaciach kobietach w psychologii XX wieku, a później się zwrócili o to, żeby poszperać i dołączyć również Polki do tego zestawu. I to, że się Grzegorzewska znalazła na tej liście zasłużonych dla rozwoju psychologii, nawiasem mówiąc, nie zawsze osób obecnych w tych katalogach, na stronach podręczników, tam było 21 kobiet. I one się wywodziły głównie z kręgu kultury europejskiej, zachodniej kultury europejskiej. Znalazła się na tej liście obok Karen Horney, obok Anny Freud, Charlotte Biller, ale były tam jeszcze dwie Polki poza nią. Alina Szemińska, która współpracowała z Piagetem, i była Józefa Jotejko. Na pewno dla Grzegorzewskiej to miejsce jest bardzo wielkim wyróżnieniem. Ale to nie jest przypadkiem, to nie jest przypadek, że Grzegorzewska, jej nazwisko zostało wymienione zaraz po Jotejko. Bo w przedziwny sposób te losy tych obu kobiet się splatały. Od początku, to się stało od początku 1913 roku, kiedy Maria Grzegorzewska, zasugerowana opowieścią jednego z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, z śladem swoich rówieśników wyruszyła na zachód, żeby szukać na miejsca, gdzie może kontynuować edukację. Usłyszała właśnie o tym Międzynarodowym Fakultecie Pedologicznym i tam się jakoś tam dobrnęła. Można się zastanawiać, jakie znaczenie dla rozwoju naukowego Grzegorzewski miał pobyt w Brukseli i te studia pod kierunkiem Jotejko. No tutaj odpowiedź sama się narzuca, jeśli znamy życiorys Jotejko, prawda? To była najwybitniejsza kobieta w dziedzinie fizjologii, psychologii, pedagogiki. Hanna Ilgiewicz, która rozmawiała z Grzegorzewską na temat Jotejko, była bardzo zdziwiona, bo jak pytała, wszyscy się zachwycali osobowością Grzegorzewskiej, prawda? I jak pytano, czemu i komu zawdzięcza właśnie to, że jest tak ukształtowana, to ona bez wahania odpowiadała Józefie Jotejko. Nie mówiła o swoich rodzicach, nie mówiła o swoich jakichś tam innych czynnikach, które ją kształtowały. I była to wielka fascynacja. I nieco światła na przyczynę tej fascynacji rzuca taki Stanisław Sedlaczek, współpracownik Grzegorzewskiej, który po śmierci Jotejko w 1928 roku napisał, że Jotejko dla szerszych, napisał tak, dla szerszych sfer społeczeństwa niepostrzeżenie przeszła przez życie jedna z największych kobiet polskich, obok Marii Curie-Skłodowskiej, najważniejsza w świecie nauki.
pierwsza kobieta, która wykładała w kolegium francuskim po Mickiewiczu i z tej samej katedry. Uczona światowej sławy, wielka patriotka, działaczka społeczna, organizatorka, a przede wszystkim wychowawczyni wychowawców. Człowiek niezwykłej wiedzy i pracy, wielkiego serca i niezwykłej dobroci. Jedna ze słuchaczek fakultetu, Bergruen, powiedziała, że to była pierwsza uczelnia pedagogiczna, taka pedologiczna. Pedologia to była tak już zapomniana nauka o rozwoju dziecka, tam korzystała z jakichś specjalnych metod. Ten termin został już wyrugowany. Ale to nie była tylko uczelnia, to był ośrodek badań naukowych. Poza wykładami teoretycznymi, które zapoznawały słuchaczy z podstawowymi jakimiś zasadami rozwoju dziecka i praktyką laboratoryjną, były tam wycieczki do różnych szkół, do zakładów i też była możliwość korzystania z różnych ciekawostek życia społecznego, gospodarczego i artystycznego. I taka organizacja pracy w czasie pobytu w Brukseli, a przecież Bruksela była, tak jak cała Belgia, prawda, to był kraj o bardzo wysokiej kulturze i nauce i to wszystko sprawiło, że tak jak pisała Dorożewska, weszła w świat nauk nie tylko wielkiej sztuki zachodniej, ale też ten świat tych nowych prądów pedagogicznych, psychologicznych, społecznych, to wszystko ją porwało i też nawiązała stały kontakt z takimi postaciami jak Ovidiusz de Krzoli i Edward Klaparet, którzy przyjeżdżali, którzy tam byli blisko Jotejką. Już w czasie studiów ujawniła, ja nie mam kontroli nad czasem. To już my też nie kontrolujemy. Ujawniła bardzo takie duże zainteresowania naukowe, też była miłośnikiem sztuki, miała wielki zapał poznawczy i to ją wyróżniało z całej gromady słuchaczy. Na pierwszy plan się wysuwała, chociaż specjalnie tego tym jakoś nie sterowała. Pracowała bardzo intensywnie i już w pierwszych miesiącach dostała do referowania bardzo poważne prace psychologiczne. Pracowała tam, chodziła na hospitację do szkoły de Krolego. No, była bardzo, bardzo aktywna i to się nie tylko ograniczało do tych zajęć na fakultecie, ale jeszcze tam dodatkowe jakieś sprawy. Niestety wraz z wybuchem I wojny światowej zakończył się ten etap życia Grzegorzewskiej. Na szczęście nie zerwana została więź z Jotejką i był taki moment, że na zaproszenie Jotejko Grzegorzewska, motywowana taką silną potrzebą dalszego kształcenia, wyruszyła drogą morską w takiej wojennym okrętem do Londynu, a tam już na nią czekała Jotejko i razem pojechały do Paryża i rozpoczęła naukę na paryskiej Sorbonie. Tam dzięki wielkiej popularności Jotejko, która tak jak powiedziałam była no, tym drugą, pierwszą Polką, prawda, po Mickiewiczu, została tam zaklasyfikowana do pracy w katedrze, dostała tą katedrę, prawda, w kolegium francuskim. Grzegorzewska poznała wielu wybitnych uczonych, w tym wielu przedstawicieli europejskiej i polskiej psychologii. I to poznała w taki sposób kameralny, bo oni wpadali na rozmowę i ubogą wojenną taką kolację do mieszkania, w którym wspólnie Grzegorzewska mieszkała z Jotejką. No, te kontakty miały wielkie znaczenie dla rozszerzenia horyzontów intelektualnych Grzegorzewskiej, dla jej późniejszej pracy, dla rozwoju naukowego i osobistego. Z perspektywy lat nawet takie osoby blisko z Grzegorzewską związane jak Dorożewska, jak się zastanawiały, czym dla Grzegorzewskiej był ten okres brukselski, paryski, to mówiły, że trudno było określić. Dorożewska mówiła, że w Paryżu chłonęła tą sztukę, prawda, piękno sztuki, ale też z pasją prowadziła wytężoną pracę właśnie nad tymi wrażeniami estetycznymi.
miała wielki kłopot, bo zniszczone były materiały, które już wcześniej zebrała w Brukseli i zabrała do opracowania, ale były działania wojenne, ewakuacja, prawda, i gdzieś to się wszystko zniszczyło. Podjęła ten wysiłek odtworzenia i efekty tej pracy, ona prowadziła pracę metodą eksperymentalną na bardzo wielkiej grupie, tam było ponad 800 osób przebadanych, to nie są dzisiejsze warunki, że ja sobie tu wydrukuję, prawda, kwestionariusze i mam komputer, tylko bardzo duża grupa uczniów szkół brukselskich. I później efekt tej pracy w formie publikacji wydanej przez Biuletyn Ogólnego Instytutu Psychologicznego w Paryżu i nagrodzone nadaniem jej statusu stopnia doktora nauk pedagogicznych. To wszystko wskazuje, że miała te predyspozycje do pracy naukowej. One były potwierdzone przez skład komisji, jaka tam była, egzaminacyjnej. Tam była i Jotejko, i różni przedstawiciele różnych instytucji, już chyba nie będę wymieniać tych psychologicznych, ale ja jeszcze nie... A gdyby ktoś chciał się zapoznać bliżej, to w naszym muzeum posiadamy tę pracę, także może zapoznać się z jej tekstem. Tak, ona była przetłumaczona na język polski, też jest dostępna i bardzo zachęcam do przeglądania takich prac, bo nam się wydaje, że my dzisiaj już mamy taki poziom nauki, że nie wiadomo, jakie rzeczy odkrywamy, a to wszystko już było. Tak. I o tym mówi historia wychowania. I jak profesor Weiss mówił o historii swojego narodu, to też było. To pan co jest posiada teraz, tę pracę? Pan posiada tę pracę? Tak, znaczy tutaj przy sobie mam polskie tłumaczenie właśnie tego doktora. I później był ten moment, o którym pan profesor mówił, wizyta w szpitalu psychiatrycznym, tak? I zmiana kierunku zainteresowań i zaczyna zbierać materiały, podejmuje pracę w szkole dla upośledzonych we Francji i publikuje pierwszy artykuł w 18 roku okoliczności zorganizowania szkolnictwa specjalnego dla dzieci anormalnych w Polsce. A po odzyskaniu niepodległości marzy o tym, żeby wrócić do kraju i wraca. I zaczyna realizować swój plan życiowy, rezygnuje z siebie i tą służbę społeczną pełni. Już zaraz przechodzę do psychologii. Pani doktor, ja myślę, że my zachęcimy wszystkich, żeby oni przeczytali to. Dobrze. A jeszcze by nam powiedział coś o pedagogice. Pan doktor, pan profesor. Dobrze. Mam tutaj tą kartkę. Jeszcze tylko powiem to, że Grzegorzewska rzuciła się w wir pracy naukowej i zaczęła od psychologii niewidomych. To była najpoważniejsza pozycja, jaką wydała. Ukazał się pierwszy tom, miała w planie następny tom, gdzie wszystkie te procesy psychiczne leżące u podłoża ich rozwoju chciała opisać. Niestety też ten tom został spalony w czasie wojny, tak. Się nie dało go odtworzyć. I to, co jest w tym podręczniku psychologii, to jest obszerna praca. 400 czy 350 chyba stron ma, prawda? I ja jak przez tą pracę chciałam przebrnąć, to byłam zdumiona poziomem wiedzy z tego zakresu. Jakie tam wątki podejmuje? Czym się zajmuje psychologia niewidomych? Dlaczego należy tworzyć ten dział, prawda, psychologii? Dlaczego to jest najtrudniejszy dział psychologii? Jaka jest przydatność tej wiedzy na przykład z psychologii ogólnej dla rehabilitacji, dla edukacji osób właśnie niewidomych, dla tej populacji, jak rozwijać te kierunki, później jakie cechy są ważne dla funkcjonowania osób niewidomych, sprawa kompensacji, czy te narządy zmysłu zastąpione przez z powodu utraty wzroku działają tak samo jak u ludzi zdrowych, jak to porównywać, jak badać strukturę psychiczną osób niewidomych, jakie narzędzia stosować, czy te narzędzia ogólne, które my do innych celów wykorzystujemy, są przydatne, jakie kryteria powinny one spełniać, jakie są najczęstsze błędy i jaka jest specyfika badań głuchoniewidomych. Też są, to co ona stworzyła, bo najbardziej rozbudowana właśnie jest ta problematyka niewidomych, głuchych,
Później tam kolejny dział to niepełnosprawni intelektualnie, niedostosowani społecznie. W każdym z tych zakresów no, ta istota sprawy była uchwycona, prawda? I ten styl pracy był taki, taki rzetelny. W tej książce z 1972 roku pod redakcją Doroszewskiej, Drogi życia, tam jest jakieś krytyczne ustosunkowanie do tych koncepcji. Jest artykuł taki psychologiczny napisany przez Marię Żebrowską. Jak mam kończyć, no to muszę, tak. W każdym razie zachęcam do osobistego zgłębiania tej historii życia i tego dorobku Marii Grzegorzewskiej, bo dzisiaj my jesteśmy zagubieni, prawda? Borykamy się z różnymi problemami, szczególnie ludzie młodzi. A tu niestety trzeba, każdy z nas musi te swoje biseter odkryć na nowo. Tak, to dobrze, że te problemy związane z tyflopedagogiką to rozwijała pani profesor Zofia Sęgrowska, tak, która u pani Grzegorzewskiej robiła nie doktora. Nie wiem, czy się schował, czy jest na sali. Kto? Wnuk. Jest. Więc myślę, że ten adres kolejny będzie trzeba też i podać, żeby postudiować te, i te materiały, których no, tak się złożyło, że ten czas jako optymiści zmarnowaliśmy przeze mnie i przez innych, i pani doktor miała trochę mało czasu, a chcielibyśmy prosić pana profesora Michalskiego, żeby powiedział jeszcze o pedagogice. Dobrze. Ja jeszcze tylko jedną powiem rzecz. Nie wypada mi mówić, szperając po tych różnych dokumentach i publikacjach i tak dalej, odkryłam pewną rzecz, która no jest sprzeczna z tym, co jest w słownikach, w encyklopediach i tak dalej. Nie wypada mi o tej rzeczy i nie chcę mówić w tej chwili, zwłaszcza, że jest taki jubileusz, że, prawda, że uczelnia obchodzi urodziny 130. rocznicę urodzin Grzegorzewskiej, ale przygotowuję z trudem monografię dotyczącą jej życia i działalności i ten fakt tam nie bardzo umieszczę, tak. No. Dziękuję bardzo pani. Proszę z nami zostać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Panie profesorze, proszę nam zająć nie za dużo czasu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie na tę konferencję. Chciałbym się podzielić kilkoma przemyśleniami na temat myśli pedagogicznej Marii Grzegorzewskiej. Zacznijmy od następującego kontekstu. Mówił bowiem Seneka: rzeczą ważną w dobroci jest stawać się dobrym. Z kolei Janina Doroszewska, zastanawiając się nad potrzebą napisania książki o Marii Grzegorzewskiej, uznała, że powinien być w tej książce następujący podtytuł: o tym, na czym polega geniusz dobroci. I drodzy Państwo, ja postaram się skonstruować przestrzeń deontologiczną. I drodzy Państwo, w tej przestrzeni są następujące kategorie: dobroć, miłość, takt pedagogiczny, przyjaźń, serdeczność. I można by powiedzieć, czy to jest coś nadzwyczajnego. Ale drodzy Państwo, z punktu widzenia pedeutologii bardzo jest to ważny kontekst, ponieważ on nam różnicuje dwa typy nauczycieli. Otóż, drodzy Państwo, jest nauczyciel kostyczny i jest nauczyciel prawdziwy jako przeciwieństwo. Właśnie Grzegorzewska mówi wyraźnie: ja poszukuję nauczyciela prawdziwego, czyli takiego nauczyciela, który odpowiada na pytanie, kim jesteś jako człowiek. I teraz popatrzmy, dlaczego ten kontekst kostycznego nauczyciela jest tak ważny. Bo czytając listy do młodego nauczyciela, popatrzmy, kto miał zniszczyć jednego z bohaterów tych listów? Władka. Kto miał zniszczyć jednego z bohaterów tych listów? Pawła. Kto powiedział przy Marii Grzegorzewskiej: niech się pani nie przyjmuje, bo to głupie takie te dzieci. Czy proszę Państwa, ten upiorny wzorzec przypadkiem nie jest ciągle dzisiaj aktualny? Ale tu jest ten prawdziwy nauczyciel i proszę zobaczyć, jaki jest przełom. Chłopak 14-letni Paweł, który przez lata przebywania w różnych ośrodkach słyszał tylko: ty nie dojdo, ty śmierdziuchu, ty nieudaczniku. Nagle spotyka prawdziwego nauczyciela, który do niego mówi: Pawle,
Czy będziesz miał dzisiaj chwilkę czasu, żeby mi pomóc po lekcjach? To jest, proszę Państwa, przełom. Ten chłopak usłyszał swoje imię. On zrozumiał, że jest osobą. Drugi chłopak, Władek, wyrzucić tego nieudacznika ze szkoły. Jest okropny, do niczego się nie nadaje. Co robi ten prawdziwy nauczyciel? Mówi, poczekajmy chwilkę. Może on ma jednak coś tajemniczego w sobie. I co się okazuje? Że ten nicpon według tych kostycznych nauczycieli opiekuje się z pełnym poświęceniem starszą osobą. I drodzy Państwo, ten aspekt deontologiczny jest nieprawdopodobnie ważny dla Marii Grzegorzewskiej, ponieważ ona otacza go pierścieniem nauczycielskiej pomyślności. Proszę zobaczyć, co to tworzy. Tworzą ten pierścień dwie kategorie, mianowicie samokształcenie i twórczość. I teraz proszę zobaczyć, jaki mamy rewelacyjny kierunek. Idziemy ku zdobywaniu wiedzy, ku nowym możliwościom, ale mamy zaproszonych do tego uczniów. Mamy tutaj, proszę Państwa, dyspozycję pedagogiki przyjaźni. Oni idą za nami. I po co Grzegorzewska pisze? Kolego, może się spotkamy na tych szlakach naszych poszukiwań. Bardzo ważne sformułowanie, bo to nam kształtuje pojęcie nauczyciela deliberatora, czyli takiego, który chce z innymi rozmawiać, debatować, zastanawiać się nad tym, co jest w tej szkole, co jest w tej pedagogice. I tu się rodzi mądrość deliberatywna. A zatem nie taka, że ja pracuję 20 lat w szkole i swoje doświadczenie gromadzę, tylko taka, że ja obdarzam to swoje doświadczenie refleksją, obdarzam to swoje doświadczenie nowymi przemyśleniami, obdarzam to swoje doświadczenie nowymi koncepcjami i tym samym jestem nauczycielem mądrym. O to tutaj chodzi. Jestem przywódcą intelektualnym. Po to właśnie zaprosiłem do tej przestrzeni wartości uczniów, żeby iść z nimi, poszukiwać współczesnych odniesień, rozmawiać o tym, weryfikować, zastanawiać się, porównywać i zachwycać się. I to jest, drodzy Państwo, myśl Marii Grzegorzewskiej. I kolejna sprawa, drodzy Państwo. Jeżeli mówimy, że właśnie ten nauczyciel, idąc w tym kierunku, jak gdyby rozbija go na wiele, wiele cząstkowych, właśnie dzięki tej aktywności poznawczej, dzięki temu zachwytowi, że jest nauczycielem, możemy sobie postawić pytanie, a jak byśmy mogli nazwać tego nauczyciela Marii Grzegorzewskiej? Bo niektórzy mówią nauczyciel, w literaturze mamy określenia hamujący, wyzwalający, ale ja nie chcę, proszę Państwa, tego powtarzać, bo według mnie nauczyciel Marii Grzegorzewskiej to nauczyciel mądrej dostojności. A więc ten, który nie oczekuje na pochwały, nie stwarza pozy, mówiąc podziwiajcie mnie, bo tak rozumie nieprawidłowo tę dostojność. Mądra dostojność to jest znakomitość. To jest właśnie pokazywanie szacunku do człowieka. To jest właśnie godność. To jest właśnie zachwycanie się swoją pracą. To jest ukazywanie naturalne powołania, że ja nie odrzucam tego człowieka, że ja chcę z nim współpracować. I to jest, proszę Państwa, podejście właśnie Marii Grzegorzewskiej. Mądra dostojność. Po to, że ja interpretuję świat, zastanawiam się nad tym światem, chcę go odkrywać, chcę o tym rozmawiać i chcę w ten świat właśnie, że tak powiem, dopasowywać rozmaite drogi kontaktu z człowiekiem, a tym samym pedagogikę. Właśnie popatrzmy jeszcze, wracając do tego wskazanego kręgu, tu się pojawia przepiękne określenie, które swego czasu sformułował Suchodolski, mianowicie pedagogika rozumiejąca.
To jest właśnie ten kontekst, kiedy patrzymy, że ten nauczyciel kostyczny odrzuca ucznia, a ten nauczyciel prawdziwy patrzy na niego i mówi: ja chyba odkrywam twoją tajemnicę, jakie to jest przyjemne zaskoczenie. I tu się pojawia ta kanwa współpracy, tu się pojawia właśnie dialog, tu się pojawia to, co jest właśnie najcenniejsze w tej pracy. Zwracam się ku moim uczniom i nie udaję tego. I drodzy Państwo, właśnie ta jak gdyby triada, nauczyciel prawdziwy, nauczyciel deliberator i wreszcie nauczyciel mądrej dostojności jest do odkrycia właśnie, już panie rektorze. Nie, myślę, że to będzie puenta. Już do, tak, już jest właśnie do odkrycia przez nauczyciela. I drodzy Państwo, puenta. W piątym liście trzeciego cyklu listu do młodego nauczyciela Maria Grzegorzewska, jeden z listów tytułuje Przewiśniegi. Przepiękny tekst, gdy pokazuje, jak to jedzie tramwajem, przewiśniegi. Jeden z chłopców tak się przygląda z błyskiem w oczach na te przewiśniegi i mówi: proszę pani, urwałbym sobie takich. Ale druga osoba mówi: chyba zbliża się wiosna, bo te przewiśniegi przebijają śnieg. Drodzy Państwo, ja to traktuję metaforycznie. Drogi nauczycielu, wzrastaj pomimo istniejących trudności, bo nam jest dzisiaj bardzo potrzebny silny stan nauczycielski. Nauczycielu mądrej dostojności, odkryj siebie w listach do młodego nauczyciela, odkryj nowe inspiracje, bo tylko wówczas twoja praca, twój przepiękny zawód, czarujący, jak to pisała Grzegorzewska, będzie na nowo odkryty. Tego bardzo dzisiaj, drodzy Państwo, potrzeba. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że musiałem przerwać znakomitego wykładu pana profesora, żeby ten wykład przerwać, ale myślę, że pewne rzeczy jeszcze pan profesor napisze i będziemy mieli możliwość, choć nie bez tej, bez tego anturażu. Oczywiście będziemy mogli to, z tym się zapoznać, ale dobrze, że pan profesor nie korzysta z takiego tutaj urządzenia, tylko z tego, które pozwala człowiekowi wyrazić również swoją ekspresję. Czy pan magister byłby uprzejmy nas jeszcze zaprosić do czego, jakichś spraw związanych z dzisiejszą uroczystością? Panie magistrze, prosimy. Proszę, ja nie pokażę zdjęcia. Do odpoczynku. Panie rektorze, jeśli mogę zdanie. Już pana doktora witamy, który tydzień temu... A bo ja proszę panie w Przemysławie. Że magister tam tak, ja to jest mea culpa, ale to w międzyczasie się zadziało. Zapraszamy. Pan Przemysław we Wrocławiu pracę doktorską, także mamy tutaj doktora kolejnego. Gratulujemy. Zapraszamy. Gdzie mogę się... Troszkę się przedłuża, no ale w granicach jeszcze czasu jakiegoś przyzwoitości. A pan profesor Kurwaka będzie... Ja mogę mówić, ale jak ja się tutaj przyczepię, to mi nikt nie odgrzazduje. Na koniec dwa zdania. Naprawdę. Bardzo dziękuję panu profesorowi Michalskiemu za wprowadzenie. Chciałem zacząć od tego, że stoimy na ramionach gigantów. Jeżeli rozejrzymy się wokół siebie, mamy
bardzo wiele znakomitych osób. Ale wszyscy stoimy na ramionach gigantów. Warto jest zobaczyć historię Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, historię Akademii, jako historię właśnie ludzi niezwykłych. Dużo mówimy o Marii Grzegorzewskiej, ale w gruncie rzeczy jest osobą publicznie bardzo mało znaną. Oczywiście, że będąc fizykiem i chemikiem, tak jak Maria Curie-Skłodowska, można zrobić coś, co jest bardzo łatwo poddać międzynarodowej ocenie. Będąc humanistą, nieporównanie trudniej. Natomiast miejmy świadomość, że ci ludzie, którzy zbudowali naszą historię, są osobami właśnie tej miary, tej rangi. Pan profesor, chwilę wcześniej mówił o Józefie Jotejko, osobie absolutnie niezwykłej. Ja chciałbym pokazać parę osób na zdjęciach, ale z tego grona chciałbym wyłowić kilka i pokazać może troszeczkę bliżej. To zdjęcie, które w tej chwili widzimy, jest zdjęciem z 1925 roku. I właściwie na tym zdjęciu mamy całą plejadę znakomitych postaci. Warto, żebyśmy pamiętali o tych osobach. W drugim rzędzie siedzą takie osoby jak Aleksander Manczarski. A myszką można by. Myszką. Oczywiście. To jest tak. Dyrektor Instytutu. Głuchoniemy. Tak. Następnie Skalska, pani Skalska-Raczyńska. Następnie Tytus Beni. To Tytus Beni był dyrektorem Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych. Był współzałożycielem Państwowego Instytutu Pedagogii Specjalnej i też, właśnie dzięki tej, można powiedzieć, unii personalnej, pierwszą siedzibą Państwowego Instytutu Pedagogii Specjalnej był budynek Instytutu Głuchoniemych przy placu Trzech Krzyży. Dyrektorem takiego Instytutu Fonetycznego, który się połączył z naszym. Tak. Z kursami. Tak. Następna osoba to jest Michał Wawrzynowski. Osoba znakomita. Poseł na Sejm. Osoba znana zarówno w środowisku naukowym, jak i w środowisku politycznym. Kolejna osoba to pani Stefanowiczowa. Następnie siedzi Maria Grzegorzewska. Pani Weichert Szamanowska, to jest chyba literówka, bo powinna być Szymanowska, prawda? To jest ta pani. Następnie nie musimy przedstawiać Janusz Korczak. Następną osobą jest Tadeusz Jaroszyński. Władysław Jarecki. Władysław Sterling. Jakub Segał.
Trudno jest dzisiaj tutaj mówić szczegółowo o tych osobach, ale jak mówimy o różnych cechach Marii Grzegorzewskiej, to była to osoba, która chyba tak jak to Saint-Exupéry bardzo pięknie i uniwersalnie określił, potrafiła patrzeć sercem. W związku z tym potrafiła słuchać ludzi, znajdować ludzi, dobierać sobie ludzi. Powiem, profesor Stanisław Pietraszko, twórca polskiego kulturoznawstwa, określa kulturę jako sposób życia podług wartości. To, o czym mówił pan profesor Michalski, to jest właśnie przestrzeń wartości. Wartości, można powiedzieć, że nie są do objęcia przez rozum. W związku z tym, oczywiście Maria Grzegorzewska była osobą niezwykle wybitną i tutaj znajdziemy zdjęcia, na których on, znaczy to widać. Momencik, zaraz znajdę zdjęcie, które jest widoczne. Zapewne znane jest Państwu środowisko psychiatrów. Wiemy wszyscy, że jest to środowisko hermetyczne. Popatrzmy. Maria Grzegorzewska siedzi w samym centrum. Jest centrum uwagi. Znaczy widać, że wszyscy są w jakiś sposób, znaczy zwróceni w jej kierunku. Znaczy jest tutaj jak królowa. Ona nie jest psychiatrą. Nie jest nawet lekarzem. Tego rodzaju stosunek tak bardzo hermetycznego środowiska oddaje jej pozycję w środowisku naukowym. Czyli Maria Grzegorzewska patrzyła sercem nie dlatego, że jej rozumowi czegokolwiek brakowało. Znaczy była niezwykle szerokim umysłem, humanistką, z holistyczną perspektywą. Natomiast jakby ten umysł nie wystarcza. Znaczy to, co ona widziała, to była właśnie przestrzeń wartości. Dlatego osoby, które zapraszała do współpracy, znaczy w pewien sposób, znaczy z nią dzieliły ten świat wartości. Powtarzamy to hasło, nie ma kaleki, jest człowiek. Jakby chwilę wcześniej wypowiedział jej Janusz Korczak, mówiąc, nie ma dziecka, jest człowiek. Zaprosiła do współpracy panią Han Ilgiewicz. Pani Han Ilgiewicz najpierw nad Bajkałem zajmowała się resocjalizacją dzieci, które tam były właśnie w ośrodkach poprawczych. Potem przyjechała do Polski. W 1925 roku została zatrudniona w szkole specjalnej. Za chwilę, znaczy potem zaczęła już kierować tą szkołą. Ta szkoła była miejscem praktyk dla Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Natomiast, no, bardzo jest to charakterystyczne, w jaki sposób Han Ilgiewicz mówi o ludziach. Mówi... Ja tutaj dodam, że pani Han Ilgiewicz była córką polskiego, nazwijmy to, emigranta
człowieka z Sybir, wysłanego na Sybir i mieszkała w tym Tomsku i stamtąd ona później była związana przez ojca, który był znakomitym prawnikiem, z Hessenem, Sergiuszem Hessenem. Też nauczycielem instytutu. Tak, to późniejsza sprawa, bo dzięki były te związki tej pani Hany Ligiewicz. Ale ona tam jechała z młodzieżą na Bajkał. To był taki turnus. Tej młodzieży kilkadziesiąt było i w czasie tego turnusu tylko jeden raz. A młodzież była taka bezprizorna, to była ta trudna młodzież. Bo to nie chodziło o inną, tylko tę trudną młodzież. Nie było jeden raz jedyny w czasie całego turnusu. Był z jednym chłopcem problem. I ona właśnie, to tak powiem, później to zebrała w swoich książkach i opisywała te swoje przygody pedagogiczne w Irkucku. To był początek. Znaczy potem była warszawska Praga. I no, jakby środowiska dzieci właśnie z marginesu społecznego, z którymi ona pracowała. Natomiast posłuchajmy, znaczy, jaka była jej perspektywa. Zawsze czuło się jej życzliwość dla ludzi, zarówno bezdomnych dzieci, którymi opiekowała się nad Bajkałem po rewolucji, jak dla nieletnich przestępców z warszawskiego Powiśla i dla nas, swoich studentów. Znaczy, nieco podobnie. Znaczy, drzwi gabinetu Grzegorzewskiej zawsze były otwarte. Były otwarte dla kolegów profesorów, dla studentów, ale znaczy dla potrzebujących dzieci, rodziców. Znaczy, to byli dla niej ludzie. To byli dla niej ludzie. Fundamentem terapii prowadzonej przez Natalię Hanilgiewicz stanowiła głęboka wiara, że psychika każdego człowieka kryje bogate możliwości i wartości pozytywne. Zadaniem pedagoga jest pomóc mu je odnaleźć i uświadomić sobie. Na takim pozytywnym gruncie można dopiero budować nowe wartości. Przekonanie to formułowała krótko. Nasze wady to nic innego jak zalety, które nam się nie udały. To jest znaczy takie całkowicie afirmatywne podejście, pozytywne, jakby pozwalające jej widzieć w człowieku mocne strony, to na czym można się oprzeć, na czym on sam może siebie zbudować, a nie to, co jest powodem trudności, wykluczenia, co go obciąży. Znaczy, podobnie Grzegorzewska mówiła, że jeżeli chcemy pomóc komuś w rozwoju, nie możemy go popychać, tylko musimy go przyciągać, otwierać przed nim przestrzeń. Stąd znaczy jakby gotowość do używania sztuki jako i twórczości właśnie jako podstawowego narzędzia rozwoju. Można by było oczywiście bardzo dużo mówić, ale myślę, że powinniśmy się troszkę streszczać. Pokażę kilka zdjęć, znaczy jeszcze dwóch osób. Pierwsza to jest Józefa Jotejko. Nie odmówię sobie tej przyjemności. Miejmy świadomość właśnie, że to był luminarz. Że to była osoba o niezwykłym formacie. Tak jak znaczy to było dzisiaj już powiedziane, znaczy pierwsza kobieta niefrancuska, która miała katedrę w Collège de France, druga Polka w tej roli. Osoba, można powiedzieć, znaczy renesansowa. Znaczy jakby zaczynała od studiów przyrodniczych. Potem studiowała medycynę. Potem jakby stopniowo
zaczęła przenosić się, znaczy w rejony psychologii i psychiatrii. Znaczy, powstało znaczy, kilka opracowań o Jotejko, natomiast myślę, że cały czas znaczy, to jest osoba, która zasługuje na niezwykłe jakby korzystanie z jej dorobku, z jej myśli. Znaczy nie tylko znaczy, myśli w sensie właśnie wagi intelektualnej jej dzieła, ale takiego całościowego podejścia. Znaczy też tego, znaczy w jaki sposób ona przechodzi od jakby najbardziej twardej rzeczywistości, czyli od nauk przyrodniczych i wędruje w kierunku psychologii. Myślę, że jakby taka odwaga intelektualna tej osoby to była jedna z ważniejszych właśnie inspiracji Marii Grzegorzewskiej, która też znaczy wykazywała tego rodzaju odwagę umysłu, odwagę myślenia, bycia, funkcjonowania. Przepraszam. Chcę pokazać jeszcze jedną osobę. Jeszcze przypominając to, co już zostało dzisiaj powiedziane, że to były czasy, w których kobiety nie miały praw wyborczych. Uniwersytety były przed nimi zamknięte. Jotejko pojechała do Szwajcarii studiować. Dlatego, że nigdzie indziej jako kobiety jako kobieta nie miała szans wstępu. Chcę pokazać znaczy jeszcze jedną kobietę, która myślę, że jest bardzo niedoceniona. Właśnie jako osoba, która znaczy, łączy niezwykłe walory osobowości, właśnie serca, takiego właśnie widzenia człowieka jako istoty z niezwykłymi przymiotami i umysłu i z wielką odwagą osobistą. Mogę powiedzieć, że Halina Jankowska jest znaczy jedną z dwóch osób, znaczy z, no tak, znaczy wojnę z zatrudnionych wtedy pracowników Instytutu przeżyły dwie osoby. Jak wszyscy wiemy, znaczy tego rodzaju sytuacja była nieprzypadkowa. Natomiast ofiara życia wszystkich tych osób znaczy w pewien sposób jest chyba nawet ważniejsza od wszystkich osiągnięć intelektualnych. Znaczy oni po prostu pokazali, znaczy w jaki sposób decydują w sytuacjach krańcowych. I że zawód nauczyciela nie jest dla nich po prostu techniczną umiejętnością. Tylko znaczy to dotyczy człowieczeństwa. Halina Jankowska. Po pierwsze, znaczy jest to niezwykłe, znaczy ona budowała program środowiskowej opieki nad pacjentami psychiatrycznymi w latach 30. Znaczy w tej chwili to jest standard bardzo nowoczesny. Natomiast ona to robiła wtedy. Korzystała znaczy, z pewnego istniejącego już systemu, ale znaczy dopiero ona opracowywała jakby jakościowo jego funkcjonowanie. Czyli to jest jakby pewna karta, która znaczy, no, zasługuje na uwagę. A znaczy jakby takim ostatecznym aktem jej życia znaczy było to, że jak w 1944 roku znaczy była ordynatorem na oddziale psychiatrycznym w szpitalu Jana Bożego na Bonifraterskiej. Artyleria niemiecka znaczy, bombardowała znaczy, systematycznie budynek po budynku i częściowo już znaczy, zburzyła szpital i wiadomo było, że za chwileczkę go zniszczy całkowicie. Lekarze wycofywali się znaczy, ze szpitala. Znaczy, ją też znaczy, proszono o to, znaczy, żeby z tego szpitala wyszła. Ona nie zgodziła się. Została znaczy, ze swoimi pacjentami pod gruzami.
Myślę, że jakby o tej przestrzeni mówimy. O przestrzeni ludzkich relacji i tego, co nazywamy właśnie przestrzenią wartości. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeśli można, bo będzie publikacja z tej naszej konferencji, ja już bym nie chciał przedłużać, mówić o dwudziestoleciu międzywojennym czy Polsce Ludowej, ponieważ, jak mówię, to będzie w publikacji i część rzeczy została powiedziana, może tylko jedno zdanie, że Grzegorzewska zabiegała przez całe dwudziestolecie, żeby PIPS stawał się placówką kształcącą co najmniej 2 lata. To 2-letnie kształcenie było od 1955 roku. Zabiegała o rozbudowę szkolnictwa specjalnego, które realizowało zadania na poziomie 10-15%. W liczbach bezwzględnych w momencie wybuchu II wojny światowej w szkołach specjalnych wszelkich typów było około 13 tysięcy dzieci. Podczas gdy te wyliczenia wskazywały, że samych niepełnosprawnych intelektualnie jest 80 tysięcy, które powinny edukację wypełniać. Grzegorzewska stale mówiła o obowiązku szkolnym. On był, dekret o obowiązku szkolnym, 7 lutego 19 roku, dekret Piłsudskiego, ale właściwie tam był taki postulatywny, bo było tak, że dzieci realizowały, gdzie była szkoła czy zakład. Nie było rozporządzeń, regulacji prawnych, które by to nakazywały respektować. Dopiero w marcu 56 roku to weszło w życie. Także o takich rzeczach będę chciał też mówić, o zjazdach, kongresach, roli psychiatrów, pediatrów, lekarzy, jak Państwo widzieliście, którzy od początku tworzyli ten PIPS, Segał, Kopciński, Uniewski, Manczarski także. No to byli ludzie niesamowitego serca i pasji, którzy się w to wszystko włączają. I państwo, do którego ona puka do drzwi, w 19 roku, też to było dzisiaj powiedziane, została referentką szkolnictwa specjalnego, nie powszechnego, to jej proponowano. W latach 1920-24 był Wydział Szkół Specjalnych. 4 lata, krótko. A potem włączono na nowo szkolnictwo specjalne do tego Departamentu Szkół Powszechnych. Też środowisko nauczycieli specjalnych walczyło, żeby ich zauważyć. W latach 30. zrównano płacę nauczycieli szkół specjalnych z płacą nauczycieli szkół powszechnych, a tuż przed wojną minimalnie podniesiono jedną kategorię. To było też już coś, żeby ci ludzie szli do pracy, mieli powołanie przede wszystkim. I na koniec takie rzeczy jak na przykład podręczniki do szkolnictwa specjalnego. Od początku lat 50. drukowano je. U nas w PIPS-ie współpracował z Grzegorzewską, bardziej był związany z ZNP, Kazimierz Kirejczyk przecież. No to on stawał na gruncie takim, stał na gruncie takim, by tworzyć programy podręczniki, a Grzegorzewska mówiła, że nie. No kiedyś z panem profesorem rozmawiałem, mówię, czytając to, nie wiem, 10 lat temu, mówię, ale o co chodzi, no czemu mają nie być? Złe są, niepotrzebne? A chodziło o coś innego. Ona mówiła, że ten pedagog specjalny nigdy nie dobija do końca, do pracy. On ma sam tworzyć te konspekty. On ma sam szukać. Nauczanie przedmiotowe jest możliwe u niewidomych, czy nawet u niesłyszących, ale w zakresie tego największego działu pośledzonych umysłowo, jak wtedy mówiono, ta metoda ośrodków pracy przerobiona z De Croliego, też o tym była mowa. Metoda ośrodków zainteresowań wymagała tej innowacyjności. I masa jest takich różnych ciekawych rzeczy, tu pani doktor o tym też mówiła, tylko że ten czas powoduje, że jest jak jest. Ja może zdążę jeszcze szybko uciec, podziękować Państwu wszystkim za udział, może w tym biegu bym jeszcze wystartował, bo biegnął już, ale jako ostatni tam gdzieś na końcu. Panie profesorze, tak. Ja mam pytanie drogie. Tak. Czy ta publikacja, która będzie przygotowywana, tak, dotyczy tylko tych referatów, czy ktoś inny? Ja myślę, drodzy Państwo, myślę, że zapraszam Państwa do współpracy. Dobrze. Mamy z ministerstwa na ten cel pieniądze przewidziane, około tam 10 tysięcy złotych, to nie jest mało i nie jest dużo, ale wydamy książkę i oni, z tego co tam wynegocjowaliśmy z prawnikiem, bo jeździliśmy tam do ministra w tej sprawie, na 11 listopada chcą, bo oni też się chcą rozliczyć, żeby ta publikacja pewnie już w Święto Niepodległości, setną rocznicę wyszła i myślę, że jak najbardziej wokół niepodległości, jak profesor Nałęcz mówił, czy Szewach Weiss, ich też poproszę o tekst. No i pedagogiki specjalnej Grzegorzewskiej, naszej uczelni jak najbardziej. Bardzo dziękuję za udział, że Państwo byliście. Myślę, że panu profesorowi też dziękuję oczywiście, że dużo fajnych, ciekawych rzeczy zostało tu powiedzianych, inspirujących. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo uprzejmie Państwu za udział. Nie powiem, że liczny, no ale też i pora, prawda, nie, jest, nie była taka najszczęśliwsza. W każdym razie bardzo dziękuję za pobyt, za przybycie tutaj. No a myślę, że dyskusja rozwinie się, jak już wydamy tę publikację, do czego bardzo zachęcam, bo naprawdę by to dla uczelni naszej, dla Akademii Specjalnej, była to okazja pokazania się z czymś, nie tylko z księgą jubileuszową, która zapewne będzie, ale publikacja, która by pokazała trochę tej historii, może już odległej, ale jak my tego nie zrobimy, to dla innych będzie to jeszcze bardziej odległe, a my jeszcze czujemy tę więź dobrą z Pipsem dawnym i myślę, że może być publikacja naprawdę cenna. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.